Cykl biblijny 6. Psychologia potopu. Psychologiczne znaczenie opowieści biblijnych. Wskoczę od razu w ten temat. Spodobała mi się również ta opowieść. To jest opowieść o Noem i potopie. A następnie o wieży Babel, które, jak sądzę, są sobie przeciwstawione w bardzo interesujący sposób. Wieża Babel jest opowieścią w rodzaju tych o Kainie i Ablu. Ma tylko kilka wersów. Jest w pewien sposób tylko urywkiem. A opowieść o Noem jest dobrze rozwiniętą narracją. Ale tak jak inne opowieści, którymi się zajmowaliśmy, jest ona pełna znaczeń na wielu poziomach analizowania jej jednocześnie. Także to, co mam zamiar zrobić na początku, to zacząć od informacji stanowiących wprowadzenie. Informacji stanowiących psychologiczne wprowadzenie, tak aby opowieść miała sens. I pierwszą rzeczą, jaką chciałbym tutaj poruszyć, jest: będziemy oddziaływać na świat, używając naszej struktury poznawczej, wypracowanej a priori. I to jest wrodzona struktura, konsekwencja tego, 3,5 miliarda lat, jakie spędziliśmy na doprowadzaniu naszego ciała do porządku, co jest ogromnym nakładem czasowym. Nie tylko swojego ciała, ale również, oczywiście, umysłu, bo twój umysł jest częścią twojego ciała i w rzeczy samej jest w nim zakorzeniony. Masz tendencję do myślenia, że masz w głowie mózg i on w pewien sposób lewituje, w sposób niezależny od reszty twojego ciała. Ale to nie do końca prawda. Twój ogromny, niesamowity system neuronów biegnących przez twoje ciało, autonomiczny, małe neurony w autonomicznym układzie nerwowym i centralnym układzie nerwowym, to jest sporo neuronów. I twój centralny układ nerwowy oczywiście umożliwia ci sprawowanie świadomej kontroli nad twoim układem mięśniowym i uzyskiwanie od nich informacji. Twój mózg jest faktycznie rozproszony po całym ciele. Jedną z rzeczy, o których możesz nie wiedzieć, to jest to, że ludzie sparaliżowani mogą w istocie chodzić, jeśli umieścisz ich nad bieżnią. Ich nogi same będą się poruszać, bez świadomej, dobrowolnej kontroli. Także twój rdzeń kręgowy jest zdolny do dość skomplikowanych czynności. Tak naprawdę, gdy chodzisz, to jest kontrolowany upadek. I odpowiada za to przede wszystkim twój kręgosłup. Także, mniejsza o to, puentą tego jest fakt, że twoja świadomość nie jest niezapisaną kartą, która interpretuje świat przed twoimi oczyma jako podzielone obiekty w prosty sposób. Masz w sobie wbudowany system interpretujący je, który jest niesamowicie głęboko zakorzeniony, jest niewidoczny. Możesz o tym myśleć jako o niejawnej strukturze twojej podświadomości. To, co daje wzrost twojemu świadomemu poznaniu i pokazuje ci świat. To jest jeden sposób myślenia o tym. I to jest dobry sposób myślenia o tym. To psychoanalityczny sposób myślenia o tym, zarówno jak i neurologiczny. Bo jedną z rzeczy, która jest bardzo ciekawa we współczesnej neurologii, zwłaszcza w tej najbardziej zaawansowanej, zajmującej się emocjami, o ile byłem w stanie się dowiedzieć, jest często zauroczona psychoanalizą. Jacques Panske był dobrym tego przykładem, bo wydają się oni rozumieć, że naciski psychoanalityków na podstawowe, nieświadome, uosobione motywy były faktycznie dokładnym odzwierciedleniem działania mózgu. Także jeśli myślicie o sobie jako o luźnym zbiorze niezależnych duchów, którymi rządzi pewna nadrzędna osobowość, to jest dosyć rozsądne podejście. Pytanie brzmi, albo pytanie, jakie z tego wyrasta, brzmi, jaki jest charakter tej struktury a priori, której używasz, aby zinterpretować świat? Wydaje mi się, że najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest, że jest to opowieść. Ty żyjesz wewnątrz opowieści, historii. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Bo wierzę, że mamy kilka filmów, które to wyjaśniają. Jestem przekonany, że założenia darwinistyczne są co najmniej tak zasadnicze, jak newtonowskie. Ja tak naprawdę uważam, że są bardziej zasadnicze. I to, że wypracowaliśmy struktury przypominające opowieści, dzięki którym interpretujemy świat, według mnie wskazuje na to, że w strukturach przypominających opowieści zawarta jest jakaś głęboka prawda, że są one prawdziwe przynajmniej w zakresie tego, że fakt, że je wypracowaliśmy, oznacza, że jesteśmy tutaj, żyjemy, a wypracowanie ich zajęło 3,5 miliarda lat. Są one wysoce użyteczne. Także nie mamy lepszej definicji prawdy niż wysoce użyteczne. To jest na tyle dobre, na ile to możliwe. Po części dlatego, że jesteśmy ograniczonymi stworzeniami. Nie jesteśmy wszechwiedzący. I najlepsze, co możemy zrobić z naszą wiedzą, to mówiąc ogólnie, znać jej użyteczność. I poprawić ją, gdy nie zadziała odpowiednio.
Wydaje mi się, że metoda naukowa dokładnie tak działa. Także fakt, że wypracowaliśmy struktury przypominające opowieści, dzięki którym interpretujemy świat, to jest cholernie ciekawe i mówi nam coś bardzo zasadniczego o opowieściach. To jest dziwne w ten sam sposób, co fakt, że mamy dwie półkule, wyspecjalizowane w znanym i nieznanym, albo w chaosie i porządku, porządku i chaosie odpowiednio. Również mówi nam coś zasadniczego o naturze świata. Jeśli oczywiście przyjmiemy, że wyewoluowaliśmy, aby odzwierciedlać charakter świata, mówiąc ogólnie. To oczywiście nie tylko fizyczna struktura, atomy i cząsteczki, ale wszystkie powtarzalne przejawy fizycznych cząstek w miarę jak budują one struktury, o coraz większej złożoności w miarę upływu czasu. Wliczając to stosunki międzyludzkie, polityczne, ekonomiczne, relacje rodzinne. Wszystkie te aspekty, które są bardzo ważną częścią naszej rzeczywistości. Ale być może nie aż tak zasadniczą, jak cechy fizyczne, na których skupiają się fizycy. Także żyjemy wewnątrz opowieści. Także chciałbym opowiedzieć wam trochę o opowieściach i o ich strukturze. Bo kiedy zrozumiecie trochę strukturę opowieści, nagle cała przestrzeń znaczeń w mitologii zacznie mieć przytłaczający sens. I to jest bardzo przydatne, bo to, co widzicie, to wiele rzeczy, które są typowymi wydarzeniami w twoim życiu, życiu każdego. I są one przedstawione w mitologii w uniwersalny sposób. I to jest bardzo przydatne, bo po pierwsze, to niweluje twoje wyobcowanie. Pierwszą rzeczą, o jakiej dowiadujesz się jako psycholog kliniczny, w przeciwieństwie do, powiedzmy, antypsychiatrów, to fakt, że diagnoza jest czasem przyjmowana przez ludzi z ulgą. Wiecie, bycie poddawanym diagnozie jest problematyczne, bo może przykleją ci łatkę i łatka będzie towarzyszyć ci do końca życia. Kiedy zostajesz zaszufladkowany jako coś, dziwne rzeczy zaczynają się wokół ciebie dziać, co często wzmacnia jeszcze tę łatkę. Być może zaczynasz zachowywać się w ten sposób częściej, albo przyjmujesz to za osobowość. Ale to ma swoją drugą stronę. Bo ostatnią rzeczą, jaką chcesz usłyszeć od lekarza albo psychologa, jest: wiesz, nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem. Prawda? To żadna ulga, ludzie. Bo jeśli wiadomość brzmi: nigdy nie słyszałem nic podobnego do tego, co mi mówisz, albo wynik tego nie będzie dla ciebie dobry, albo nie będziesz w ogóle wysłuchany, bo jesteś jakąś anomalią, że nawet twoje istnienie jest irytujące dla uporządkowanej wiedzy praktykującego medycynę profesjonalisty, od którego starasz się uzyskać pomoc. To zdecydowanie jest ten przypadek. Wiecie, jeśli można cię włożyć do szufladki, wtedy szufladka mówi lekarzowi, co z tobą zrobić. I to jest ulga dla lekarza, ale również dla ciebie, prawda? Bo chcesz wiedzieć. Przychodzisz i mówisz: proszę posłuchać, prawie nie wychodzę z domu, boję się windy. Mam kołatania serca i czasem kończę na ostrym dyżurze. Moje związki ze światem są coraz bardziej ograniczone. Siedzę w domu coraz więcej i boję się, że umrę na zawał. A wtedy psycholog mówi: masz agorafobię, dużo ludzi to ma. Tak się ona zwykle rozwija, tak wygląda leczenie. I wiesz, możemy pewnie coś z tym zrobić. To jakby, nie umrzesz już na zawał serca najprawdopodobniej. To duża ulga. Nie jesteś zwariowany w całkowicie niespotykany sposób. Jesteś zwariowany w sposób, który może być uleczalny. Także to jest ulga, bo ludzie wchodzą do gabinetu z górą węży o nieokreślonej wielkości, a wychodzą z jednym dającym się okiełznać wężem. To dalej jest wąż, ale jeden dający się okiełznać wąż jest lepszy niż hydra. Także, dobrze, wracając do opowieści. Opowieści, którymi się dzielimy i w których żyjemy, są zasadniczo sposobem, w jaki radzimy sobie ze złożonością świata. A zasadniczym problemem ze światem, o ile mogę tak powiedzieć, to nie tylko to, że jest skomplikowany ponad twoją zdolność poznania, ale ta złożoność zmienia się w niekontrolowany sposób. Także to jest naprawdę darwinistyczna zagadka. Dlatego darwinizm wydaje się praktycznym niezbędnikiem w odniesieniu do ciągłości życia. Bo ponieważ złożoność się zmienia w sposób niekontrolowany, nie możesz do końca powiedzieć, co zda egzamin w przyszłości. Także proces darwinowski radzi sobie z tym, generując quasi-losowe wersje, pozwalając jakiejkolwiek z nich, która jest w stanie funkcjonować w tym środowisku, przetrwać. Whichever one by happenstance happens to work in that environment survive. Now, it's not
To nie jest losowe, mówiąc precyzyjnie, bo zachowana zostaje podstawowa struktura. Bardzo rzadko zdarza się, aby dziecko urodziło się z dodatkowym ramieniem albo coś w tym stylu. Układ kostny, jaki odziedziczyliśmy, jest wspólny dla zwierząt patrząc daleko, daleko wstecz. W historii ewolucji wiele zostaje zachowane, w procesie ewolucji. Także zróżnicowanie następuje zachowawczo, jak w muzyce. Można tak o tym myśleć. Także opowieści, które snujemy, mają tę samą strukturę, mają ten centralny element, wokół którego tworzone są różne warianty. Dobrze, wrócę do opowieści. Pierwszym problemem, jak wcześniej wspomniałem, jest problem złożoności. Sprawy są po prostu zbyt skomplikowane do ogarnięcia, a to ma w istocie poważne konsekwencje, ponieważ to, co każdego w końcu spotyka, to jest to, że ich życie staje się tak skomplikowane, że umierają. I wiele strasznych rzeczy może się również wydarzyć po drodze do umierania, które nawiązują do skomplikowanej złożoności. Możesz zachorować na ciężką chorobę, nad którą nie masz kontroli. Możesz natrafić na, jakby to powiedzieć, impas w swoim związku, którego nie możesz pokonać. I nie widzisz z tego wyjścia. To zdarza się ludziom dość często. Ludzie o skłonnościach samobójczych na przykład często czują się, jakby zagoniono ich w kąt, w którym nie mają żadnych opcji. Nie mają tam żadnych dobrych opcji. Niezależnie, w którą stronę się zwrócą, będą musieli stawić czoła czemuś strasznemu. I nie widzą żadnego wyjścia z tej sytuacji. Czasem jest to bardziej prawdą, niż chcielibyśmy sądzić, bo my również lubimy uważać, że ludzkie problemy mają przede wszystkim naturę psychologiczną. Ale tak nie jest. I to jest jedna rzecz, której uczysz się dość szybko jako psycholog kliniczny. W większości przypadków ludzie nie przychodzą do ciebie, bo są chorzy psychicznie. Przychodzą do ciebie, bo mają problem z okiełznaniem skomplikowanej rzeczywistości. Życie wymknęło im się z rąk i nie wiedzą, jak odzyskać nad nim kontrolę. Także różnego rodzaju rzeczy mogą tego dokonać. Oczywiście to może wpędzić cię w nerwice lub depresję i wywołać różnego rodzaju choroby. Ale podstawowym problemem jest nadal to, że sprawy cię przerosły, a to ma psychofizjologiczną przyczynę. To nie jest wyłącznie psychologiczne. Masz ograniczoną zdolność z punktu widzenia zasobów, aby radzić sobie z nagłymi komplikacjami. Po prostu jeden ty nie wystarczy. Wyczerpujesz swoje zasoby psychofizjologiczne, jeśli znajdziesz się w sytuacji, która jest zbyt skomplikowana. I to właśnie przedstawia sobą pojęcie chaosu. Przedstawia ono tą podszewkową złożoność, która może się objawić w dowolnym momencie. I może się ona objawić na przykład w momencie, kiedy budzisz się rano i odczuwasz pewnego rodzaju pobolewanie. Być może to nic takiego. Ignorujesz to, ale ból narasta. Jedziesz do szpitala i dowiadujesz się być może, że masz raka trzustki i będziesz żył 6 miesięcy. I to by było na tyle. I to właśnie w tym momencie załamuje się pod tobą cienki lód, po którym wszyscy stąpają. I dowiadujesz się, co jest pod spodem. A to, co jest pod spodem, to nieunikniona złożoność życia. I to jest chaos. Ludziom zajęło bardzo, bardzo długi czas, aby uchwycić istotę tych myślowych, jakby to powiedzieć, tych schematów myślowych. I istoty ludzkie dokonały tego głównie przez ilustracje i opowieści, zanim były w stanie przedstawić to w jakiejkolwiek formie opisowej. Także mamy zestaw obrazów, które przedstawiają ten podszywający wszystko chaos. Jednym z nich jest smok chaosu. Dokładnie to. To jest smok, któremu stawia czoła bohater. To jest symbol nieznanego, tego, co czai się w podziemiu. To jest również to, co strzeże skarbu. Bo niewiadoma jest również możliwością. Również woda, która się tam znajduje. Rozmawialiśmy o tym przy okazji mezopotamskich mitów o stworzeniu. Woda, która się znajduje na początku, zarówno słona, jak i słodka, jest również symbolem prakosmologicznego chaosu. Ludzie często mają sny na przykład. Część z was miała ten sen, jak podejrzewam. W tym śnie jesteście w domu, który dobrze znacie. I nagle odkrywacie tam nowy pokój, albo kilka nowych pokoi, albo kilka pokoi w piwnicy. I często te pokoje nie są zbyt uporządkowane i pełne wody. To są bardzo częste rzeczy. I to oznacza, że przełamałeś bariery swojego świadomego samopoznania, przenosząc się w nową dziedzinę możliwości. Ale to jest dziedzina, która wymaga ogromnego nakładu pracy. To mówi, tutaj jest nowa część ciebie, ale nie jest dobrze wykształcona, jest zalana wodą. Jest zasadniczo zalana chaosem. Jest to woda po części dlatego, że chaos nie tylko jest tym, w co wpadasz. Że chaos jest nie tylko tym, kiedy się tego nie spodziewasz, ale jest to również niewiadoma, z którą bezpośrednio się mierzysz i z której tworzysz nowe rzeczy.
Woda jest symbolem życia, zwłaszcza na pustyni. Oczywiście woda. Życie zależy od wody. Także woda jest naturalnym symbolem, który możemy wykorzystać, mówiąc o czymś, co daje życie, ale również może zabijać. Bo trochę wody można wypić, ale dużo wody to wrak statku. I to są skrajności. Teraz są przejawy, swego rodzaju przypisy w Księdze Rodzaju i w innych miejscach Starego Testamentu, mówiące o Bogu pokonującym wielkiego potwora, Lewiatana albo Behemota, który posiada te wężowe elementy. I w wyniku tego starcia tworzy świat. Także mamy tę ideę, że siła stwarzająca świat, o której mówiliśmy jako o Logosie, jest tym, co nieustannie stawia czoła chaosowi. Jednym ze sposobów myślenia o chaosie jest drapieżny, przypominający gada potwór, który często żyje głęboko pod ziemią, czasem pod wodą. Po części dlatego, jak sądzę, że używamy naszego układu rozpoznawania drapieżników w swego rodzaju procesie prekognitywnym. Także zasadniczą przesłanką jest tutaj, cokolwiek stanowi dla Ciebie zagrożenie, natychmiast rozpoznawane jest jako coś, nad czym powinien pracować Twój układ rozpoznawania drapieżników. On jest szybki, bardzo szybki, zgrubny, nie ma zbyt wielu pomysłów, ale jest naprawdę, naprawdę szybki. To również odpowiada za zdolność i skłonność do tego, aby bardzo szybko traktować ludzi, którzy zaburzają naszą myślową strukturę, jako wrogów z gatunku drapieżników. Możemy zatem pójść w mgnieniu oka. To jest archetyp. Jeśli coś bierze cię z zaskoczenia, to jest rekin. To jest coś, co czyha pod powierzchnią. Coś, co wciągnie cię pod nią. To jest wróg. I powinieneś być przygotowany. I to jest rozsądna strategia obronna. Mimo tego, że wiąże się z pewnymi zagrożeniami. A czasem może się mylić. Także kanwa, na której musimy zbudować nasze opowieści, jest zasadniczo jedną dotyczącą wszechogarniającego chaosu, przekraczającego nasze zdolności pojmowania w jakikolwiek sposób. Jednostkowo, rodzinnie, społecznie, ekonomicznie. Zawsze mamy do czynienia z zagrażającym nam rozpadem struktur, w ramach których funkcjonujemy. Stale musimy pracować. To jak posiadanie domu. Ile czasu spędzacie doglądając domu? Dużo. Dlaczego tak jest? Bo dom rozpada się, jeśli jesteś głupi. A dom rozpada się, bo dokonujesz napraw w zły sposób, albo lekceważysz pewne rzeczy. I mówię to z powodów technicznych. Dom się zawala, bo jesteś niekompetentny. Ale nawet jeśli masz kompetencje, dom może się zawalić. To entropia. Rzeczy mają skłonność do rozpadania się same z siebie. Także musisz latać jak szalony tylko po to, żeby działały tak, jak powinny. A to oczywiście jest utrudnione przez Twoje własne klapki na oczach i niedostateczne kwalifikacje jako naprawiacza, odmowa zajęcia się czymś, różnego rodzaju rzeczy. Także to jest bardzo klasyczna idea, do której powrócimy. Jeden z pomysłów, którym Mircea Eliade w historii religii wydobył z bardzo dużego zbioru mitów o potopie, była idea, że Ziemia jest okresowo zatapiana z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że rzeczy rozpadają się. Po prostu entropia, czysta entropia. Nie pamiętam, które to jest prawo termodynamiki. To jest jedno z podstawowych praw termodynamiki. Jedno z trzech największych. Rzeczy rozpadają się w swoim własnym rytmie. I to jest jedna z rzeczy, z jakimi musimy się zmagać. A następnie tempo, w jakim rozpadają się rzeczy, jest przyspieszane przez grzechy ludzi. To jest kolejna idea. I wiecie to. Wszyscy to wiedzą. Bo wiesz, Twój samochód psuje się na autostradzie. Myślisz, Boże, fatalny moment. I wiesz, wygrażasz pięścią niebu. I jest część Ciebie gdzieś w tyle głowy, która mówi, kurczę, wiesz, wiedziałem, że to klekotanie, na które nie zwracałem uwagi, faktycznie coś oznaczało. I wiem, że powinienem był zwrócić na to uwagę, a nie zrobiłem tego. I teraz jestem w sytuacji, w jakiej jestem. I wiem, zakładam się, że to przydarza się ludziom 2-3 razy w tygodniu. Robią coś głupiego, o czym wiedzą, że nie powinni. Czegoś zabronili sobie robić dosłownie na sekundy przed. I wiedzą, że głos mówi, nie rób tego. Tak, tak. I robisz to i dostajesz po łapach dokładnie tak, jak wiedziałeś, że dostaniesz. I boli cię podwójnie, bo nie tylko coś się rozpadło, ale ty jesteś tym idiotą, który to zepsuł, wiedząc dokładnie, że to się rozleci i lekceważąc to. Także to jest idea za tym pojęciem, że są dwa powody, dla których rzeczy się psują. Termodynamiczna entropia i skłonność ludzi do tego, żeby nie zwracać uwagi na rzeczy, o których wiedzą, że powinni na nie zwracać uwagę.
A po części robimy to dlatego, że jeśli problem się pojawia, zawsze objawia się jako, chyba że jest to naprawdę tyci problem i zajmujecie się nim dobrowolnie. Zawsze objawia się poprzez negatywne emocje. I to jest część układu rozpoznawania drapieżników. Przejawia się we frustracji, rozczarowaniu, emocjonalnym bólu albo żałobie lub w dominującej wśród nich nerwowości. I nie dziwne, przecież to jest problem. Jedną z logicznych odpowiedzi na niego jest swego rodzaju zamarcie w obliczu problemu. Ale oczywiście, jeśli to problem, z którym trzeba się zmierzyć i go rozwiązać, zamieranie i odwracanie się do niego nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ sprawy mają skłonność do rozpadania się w swoim własnym rytmie. Jeśli zostawisz tę sprawę samą sobie, ten problem tylko się pogorszy, nie polepszy, co jest jedną z irytujących cech życia. Także, na przykład, jeśli otrzymasz ostrzeżenie z Wydziału Podatkowego, prawdopodobieństwo, że zignorowanie tego sprawi, że to zniknie, jest zerowe. To, co wydarzy się zamiast tego, to fakt, że im bardziej to ignorujesz, tym bardziej będzie się rozrastać. Jeśli ignorujesz to wystarczająco długo, zmieni się w coś wystarczająco wielkiego, żeby cię pochłonąć. A to będzie twój koniec. Przeczytałem kiedyś w Harper's Magazine, że ludzie woleliby raczej zostać obramowani niż poddani audytowi. Także ja w to wierzę. Ludzie, bo napad. Było, minęło. To jakby kilka minut czystej grozy. Straciłeś portfel i sobie idziesz. A audyt to jakby na wpół śmiertelna choroba. Także to jest chaos. Ideą psychologiczną jest również to, że chaos, cokolwiek przedstawione jest w Księdze Rodzaju jako Duch Boży, wydobywa z chaosu porządek u zarania dziejów. Jest to również coś, z czym my się stale zmagamy. W taki sam sposób, starając się ułożyć w to dający się zamieszkać świat. Także to jest genialne. Genialne, kiedy po raz pierwszy porównywałem związek tego, co Eliade nazywa prekosmologicznym chaosem, z drapieżnym środowiskiem, jakie otaczało naszych przodków. Sposób, w jaki jesteśmy ukształtowani neurologicznie, aby na to wszystko reagować, pomyślałem, to było tak niesamowite przemienienie. To samo na siebie wskazuje, że świat jest zbyt skomplikowany, abyśmy umieli sobie z nim radzić. I to jest jeden z problemów, z jakimi się mierzymy. Stale, codziennie. I wtedy powstaje pytanie, co masz zamiar z tym zrobić? Jeśli będziesz to ignorował, to się pogorszy. Także ignorowanie nie działa. Wiemy, co nie działa. Także jeśli ignorowanie nie działa, może zajęcie się tym zadziała. I dowiedziałem się od Egipcjan na przykład, że Horus był bogiem uwagi. I to samo miało miejsce u Mezopotamczyków. U Marduka z jego wieńcem oczu. Jaka jest metoda, aby zapobiec katastrofie związanej z psuciem się rzeczy? Odpowiedzią na to jest zajęcie się nimi, świadome zajęcie się nimi. I to wpasowuje się bardzo dobrze w mitologię bohaterów, która promuje koncepcję, że jeśli w okolicy jest smok w sąsiedztwie, powiedzmy, chowanie się w piwnicy sprawia, że on rośnie jeszcze większy. Czas wyjść i stawić czoła temu cholerstwu. I ogólnie te historie mówią, cóż, możesz zginąć, bo to jest smok, ale to jest tylko może, w przeciwieństwie do na pewno zginiesz. Jeśli zdarzył mu się ciebie zaatakować o 3 nad ranem, w domu, gdy jesteś skacowany, miałeś zły dzień i nie masz, wiesz, swojego miecza i tarczy w pogotowiu, co generalnie przydarza się ludziom, którzy unikają spraw. Także nie jest to coś godnego polecenia. Masz przechlapane tak czy inaczej. Jedną z bardzo pożytecznych rzeczy w byciu zażartym pesymistą, to daje ci taką wolność, bo jedną z rzeczy, cóż, to bardzo częste. To jest taka ulga, to jest naprawdę wart wyuczenia nawyk. Czasem niezależnie od tego, co robisz, jesteś w tarapatach. I to jest ulga, bo wtedy możesz przestać się miotać, szukając drogi wyjścia. Nie ma drogi wyjścia, gościu. Możesz wybrać morderstwo, żałosną śmierć A, albo mniej żałosną śmierć B, coś w tym stylu. I wiem, że to jest potworny sposób patrzenia na świat, ale to jest niesamowicie użyteczne, aby zrozumieć, że wielokrotnie możesz dokonać wyboru, wybierając najmniej niekorzystną opcję. Jeśli to jest jedyne, co możesz zrobić, jeśli w taki sposób prezentuje ci się życie, cóż, więcej mocy dla ciebie. Najmniej niekorzystna opcja to najlepsze, co możesz zrobić, bo to jest dostatecznie dobre, zwłaszcza w porównaniu do alternatywy, którą jest najgorsza opcja. Dobrze, teraz, także podstawową rzeczywistością spraw jest złożoność, poza naszym pojmowaniem, a następnie powstaje pytanie, w jaki sposób sobie z tym radzisz. Po części radzisz sobie z tym, to jest miejsce, gdzie pojawia się obraz patriarchalnego porządku w pozytywny sposób.
Niech mi wolno będzie podkreślić, że przy braku patriarchalnej struktury, z braku lepszego słownictwa, nie ma nic poza chaosem. A ja nie polecałbym chaosu, ponieważ to jest go bardzo dużo, a ciebie nie za wiele. Jeśli wydaje ci się, że jesteś w stanie nad nim zapanować bez struktury a priori i bez struktury socjologicznej otaczającej cię, to znaczy, że nie wiesz absolutnie nic o istotach ludzkich. Bo jedną z rzeczy, jakie zauważyłem na przykład, jest to, że niewyobrażalne jest, w jakim stopniu nasza równowaga zależy od działającej struktury socjologicznej. A oto dlaczego. Po pierwsze, musisz z grubsza wiedzieć, co robić każdego dnia. Musisz mieć schemat, bo jesteś zwierzęciem. Wiesz, jeśli masz psa albo kota, psy naprawdę są dobrym przykładem, bo psy lubią rutynę. Lubią wyprowadzanie na spacer tyle razy dziennie, ile trzeba. I zaczynają chorować bardzo szybko, jeśli nie uregulujesz ich dnia. Dzieci są dokładnie takie same. Można z tym przesadzić, prawda? Ale przynajmniej mniej więcej powinieneś wiedzieć, kiedy wstajesz. To powinno być mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Musisz mniej więcej wiedzieć, kiedy będziesz jadł. Musisz wiedzieć, co będziesz jadł. Musisz wiedzieć, z kim będziesz jadł. Musisz wiedzieć, gdzie kupić jedzenie. To jakby 80% twojego życia, 70% twojego życia, coś w tym stylu, składa się z tych rzeczy, które robisz każdego dnia, które powtarzasz. I to są często rzeczy, które ludzie traktują jako trywialne elementy ich życia. Ale jedną z rzeczy, na jakie chciałbym wskazać, jeśli wszystko przeliczycie, zrobiłem to z jednym z moich klientów, który miał problem z kładzeniem dziecka spać. Kłócili się co wieczór i wiedziałem wtedy, że badania wskazują, że większość rodziców spędza tylko 20 minut dziennie sam na sam ze swoim dzieckiem, a powodem tego jest, że ludzie są zabiegani. I faktycznie nie jest łatwo wyrwać 20 minut czasu sam na sam. To jest cholernie więcej czasu, niż wam się wydaje. Ale to jest właśnie to, 20 minut. A on spędza jakieś 40 minut dziennie walcząc ze swoim dzieckiem, starając się je położyć spać. To nie jest szczególnie dobra rozrywka. Wiecie, możecie myśleć, że przekomarza się z dzieckiem, które nie chce iść spać. Ale nie, nie. Jeśli to się zdarza każdego dnia, to jest katastrofa. Także przeliczcie sobie, powiedzmy 5 godzin w tygodniu, żeby zilustrować przykład, żeby to uprościć. To 20 godzin w miesiącu, to 240 godzin w roku, to 6 40-godzinnych tygodni pracy. Także ten facet spędzał zasadniczo 1,5 miesiąca roboczego, nie robiąc nic innego, jak tylko żałośnie spędzając czas walcząc ze swoim synem, starając się go położyć spać. Straszne, prawda? To po prostu za dużo czasu spędzonego na coś takiego. Jeśli chcesz faktycznie mieć z kimś dobrą relację, to jest po prostu zbyt karzące. Także cóż. Potrzebujesz struktury, potrzebujesz przewidywalności, potrzebujesz tego bardziej niż myślisz. Tylko żebyś mógł mówić. Teraz, jeśli masz szczęście i może jesteś trochę dziwny, możesz odchylić się od normy o jakieś 5%, może 10%, coś w tym stylu. Ostrożnie i świadomie. O tyle, o ile reszta ciebie jest dobrze ułożona w normatywny sposób, może ci się to udać. I możesz to ciągnąć przez jakiś czas. I ludzie mogą być w stanie cię tolerować, jeśli będziesz to robić. Ale może będziesz prawdziwym szczęściarzem i okaże się, że jesteś twórczy, ale dość dobrze ułożony. I ludzie będą faktycznie szczęśliwi, że jest w tobie coś idiosynkratycznego i wyjątkowego. Ale nawet w tych okolicznościach, w większości to, czego chcesz, to mieć rutynowy sposób, dyscyplinę, która jest przewidywalna i lepiej do cholery jej przestrzegaj. Będziesz o wiele zdrowszy i szczęśliwszy. A drugą rzeczą, której potrzebujesz, bo to jest jedna z rzeczy, w których psychoanalitycy popełnili błąd moim zdaniem. Oni przecenili stopień, w jakim zdrowa psychika była konsekwencją poprawnej struktury wewnętrznej. Wewnętrznie, prawda? Ponieważ z psychoanalitycznego punktu widzenia jesteś swego rodzaju ego, a to ego jest wewnątrz ciebie. Oczywiście opiera się to na podświadomej strukturze, ale celem psychoanalizy jest uporządkować tą podstawową strukturę i ego na jej szczycie i uczynić z siebie w pełni autonomiczną osobę. Ale jest w tym haczyk. Bo powód, dla którego jesteś zdrową psychicznie i autonomiczną osobą, nie jest związany z tym, że uporządkowałeś swoją psychę. Chociaż to jest ważne. Powód, dla którego jesteś zdrowy psychicznie, jesteś bystry, jeśli masz dobrze uporządkowaną świadomość i ego, bo inni ludzie dobrze znoszą twoją obecność przez relatywnie długie okresy czasu i dadzą ci porządnego klapsa za każdym razem, gdy zrobisz coś tak głupiego, że ludzie przestaliby cię lubić na stałe, jeśli dalej byś to robił. Także to, co ludzie robią dla siebie przez cały czas, po prostu non-stop, to sygnalizowanie rozsądku w tę i z powrotem. To jakby uśmiechasz się do ludzi nie tylko, kiedy zachowują się właściwie, ale zachowują się w sposób, w jaki chcesz, aby nadal się zachowywali. Krzywisz się na nich, jeśli tak nie jest. Ignorujesz ich, jeśli tak nie jest.
Odrzucasz ich, wywracasz oczami, okazujesz mimiką niechęć. Nie słuchasz ich, przerywasz im. Nie chcesz z nimi współpracować, nie chcesz z nimi współzawodniczyć. Wysyłasz w stronę innych sygnały dotyczące tego, jak powinni uregulować swoje zachowanie. Tak często, cóż, to buduje wszystkie twoje społeczne kontakty. Dlatego zwracamy się ku sobie. Zmieniamy wyraz twarzy pod wpływem emocji. Patrzymy sobie w oczy. Wiemy dokładnie. Wiemy na tyle dobrze, na ile to możliwe, co się dzieje z drugą osobą, nie mając bezpośredniego dostępu do tego, co dzieje się w ich podświadomości. Także to, co po części robisz ze swoim planem dnia, jest ustawianie siebie jako osoby wiarygodnej, której można zaufać i na której można polegać. Potencjalnie ciekawego człowieka, który nie zrobi nic nieprzewidywalnego w żadnym momencie. A wszyscy inni są wokół ciebie, uklepując cię w formę, upewniając się, że dokładnie taki jesteś. I tak właśnie pozostajesz rozsądny. Także to, co przydarza się ludziom, jeśli nie mają planu, zaczynają się izolować, odpływać i odlatują fatalnie, bo świat jest zbyt skomplikowany, abyś go sobie organizował sam w pojedynkę. Po prostu nie możesz tego zrobić. Także wiele naszych, także powierzamy problem rozsądku, zdrowej psychiki. I to jest bardzo inteligentne, że powierzamy problem zdrowej psychiki innym, bo rozsądek jest niemożliwie złożonym problemem. Także sposób, w jaki radzimy sobie z niemożliwie złożonym problemem, to zaprzęgnięcie bardzo wielu mózgów do jednoczesnej pracy nad tym problemem cały czas. To jakby giełda rozsądku. I to po części, używam tej definicji celowo, bo giełda dokonuje tego samego rodzaju niemożliwej rzeczy, prawda? Bo stara się wycenić rzeczy, co jest niemożliwe. Bo ile różnych rzeczy mamy? To jakby miliard. Jak do licha decydujesz, ile powinny kosztować? Nie możesz decydować, jaka jest cena. Dlatego masz giełdę. Przynajmniej na wolnym rynku. Mam na myśli dobra konsumenckie. Bo wszyscy głosują, jaka powinna być cena wszystkiego cały czas. I tak to wypracowaliśmy, bo to jest faktycznie, technicznie niemożliwe. To pewnie dlatego giełda eksploduje od czasu do czasu. Tworzą się bańki i tego rodzaju rzeczy. Ale mniejsza o to. Chodzi o to, że sprawy są chaotyczne. W Alicji, w Krainie Czarów, kiedy Alicja schodzi w króliczą norę, to jest świat podziemia, prawda? Także ona znajduje się w fundamentach istnienia i spotyka tam Czerwoną Królową. A Czerwona Królowa to Matka Natura. I Matka Natura biega w kółko krzycząc. Ściąć ją! Ściąć ją! I oczywiście Matka Natura ma w zwyczaju i mówi ona Alicji. W moim królestwie musisz biec najszybciej jak potrafisz, tylko po to, żeby tkwić w tym samym miejscu. To jest dokładnie to. To jest opis. W rzeczy samej, biologowie ewolucyjni i psychologowie przyjęli tę frazę. Nazwali to hipotezą Czerwonej Królowej. I hipoteza Czerwonej Królowej głosi. Wszystko cię goni cały czas, a ty nie jesteś dość mądry, żeby coś z tym zrobić, albo by o tym wiedzieć. Także jest to ciągły problem egzystencjalny. Jak sobie z nim radzić? Masz strukturę biologiczną, także twoje ucieleśnienie jest częścią rozwiązania problemu i następnie poddawany jesteś wpływowi kultury, ponieważ jesteś ukulturalniany. Uczony jesteś wielu rzeczy, jakie musisz wiedzieć. Ale to, czego przede wszystkim jesteś uczony, to jak komunikować się z innymi ludźmi w akceptowalny sposób. A następnie, gdy jesteś w stanie komunikować się z ludźmi, w dający się zaakceptować sposób, możesz powierzyć im stale swoje problemy, co robisz cały czas. Także jesteśmy w tej stałej, dynamicznej wymianie rozwiązań problemów. Także jeśli jesteś osobą uspołecznioną, do tego właśnie dostajesz dostęp. I to jest coś, co warto wiedzieć, jeśli masz zamiar mieć dzieci. Wspomniałem o tym chyba w poprzednim wykładzie. Celem bycia rodzicem dla bardzo małych dzieci jest uczynić swoje dzieci wyjątkowo dobrze widzianymi w społeczeństwie, zanim osiągną 4 lata. Bo jeśli jesteś w stanie tego dokonać, są ustawione. Bo wszyscy chcą ich towarzystwa. I kiedy wszyscy chcą ich towarzystwa, chcą się z nimi bawić, chcą z nimi współpracować, chcą z nimi współzawodniczyć, to jakby drzwi są otwarte i będą zdrowe psychicznie, bo mają wokół siebie różnego rodzaju ludzi, którzy je faktycznie lubią, którzy im pomagają. Także to jest twój cel, uczynić je tak akceptowanymi społecznie, jak tylko potrafisz. Tak chcianymi w społeczeństwie, jak tylko potrafisz. A to nie oznacza, że wpoisz im posłuszeństwo, bezdusznie. To jest strategia tyranów, wymuszania społecznej akceptacji. To jakby, nigdy nic nie rób źle. To żadna metoda. To znaczy, to jest dobra porada, wiecie, ale brakuje jej drugiej połowy, czyli zrób masę rzeczy, które są właściwe, po to, żeby ludzie byli zachwyceni. To chcesz robić jako rodzic. Tak samo zaszczepianie u nich porządku, także na tym małym schemacie pokazałem, że mamy Boga Ojca ze słońcem za jego plecami, rządzącym otoczonym murem miastem. Także jest on jakby metaduchem warownego miasta. To jest bardzo, bardzo ładna ilustracja, genialna.
to jakby zbiorowy duch miasta. To jest jeszcze jeden sposób spojrzenia na to. Zbiorczy duch miasta na przestrzeni czasu. Albo zbiorowy duch siły, która zbudowała i utrzymała to miasto na przestrzeni czasów. To nawet lepsze. I to wiąże się ze Słońcem, bo powiązane jest z oświeceniem, rozjaśnieniem i tym wszystkim, co powiązujemy z wyższą świadomością i wizją. To jest globalna ilustracja. A następnie nałożyłem to na... I oczywiście, patriarchalny aspekt istnienia może stać się tyranią i zdarza się to dość regularnie. To jest jedno z egzystencjalnych zagrożeń cywilizacji ludzkiej. Cywilizacja jest lekarstwem na chaos, ale może wyrwać się spod swojej własnej kontroli i stać się swoim własnym problemem. To jakby problem na hiperpoziomie, który następnie wytwarza problem chaosu. Także każde rozwiązanie niesie ze sobą pewne problemy, prawda? Ponieważ żadne rozwiązanie nie jest idealne, także musisz utrzymać rzeczy w równowadze. To jest jeden z powodów, dla których bardzo mnie, powiedzmy, irytuje postmodernizm. Ponieważ oni wciąż ujadają na patriarchat. I to jest bardzo, bardzo denerwujące. Bo to się rozumie samo przez się, że struktury społeczne są despotyczne. To jakby, to żadna nowość, ludzie. To jest oczywistość. Ale to nie wszystko, czym one są. I ta redukcja całej złożoności tego rozwiązania, tak to nazwijmy, do jednowymiarowego problemu, to tylko tyrania. Nie, to nie jest wyłącznie tyrania. Jeśli spędziłbyś 6 miesięcy w miejscu, gdzie panuje tylko tyrania, poznałbyś różnicę bardzo, bardzo szybko. I to nie oznacza, że każdy nie rezygnuje z funta, 2, 10 albo 20 funtów mięsa, aby uczestniczyć na równi z innymi w społeczeństwie, które jest tak wolne jak społeczeństwa zachodnie. Wszyscy jesteśmy zgniatani i urabiani w tyraniczną formę norm społecznych, ale przynajmniej z założenia zysk jest wart ceny. I to również zależy od ciebie, aby się upewnić, że nie poświęcasz dla grupy więcej niż powinieneś. I możesz to określić, kiedy zaczynasz poświęcać dla grupy więcej niż powinieneś, bo zaczynasz być uprzedzony wobec innych ludzi. To jest tego część. To jest część psychologicznego mechanizmu, który daje ci o tym znać. Także od ciebie zależy, czy walczyć z wszechobecną presją konformizmu, czy zachować swój indywidualny logos, tak to nazwijmy. Ale to jakby twój problem. To jakby grupa chce, abyś się zachowywał. Jeśli umiesz się zachować i być twórczo produktywny, jeszcze lepiej. Ale to jest cholerna rzadkość. Także grupa zwykle zadowala się tylko zachowaniem. Jest w tym składnik tyraniczny. Ale czym do diabła jest alternatywa? Nasze społeczeństwo oparte jest na konsensusie, a konsensus oparty jest na poświęceniu, pewnym poświęceniu indywidualności, mimo tego, że indywidualizm jest absolutnie konieczny, jako siła ożywiająca społeczeństwo. Bardzo trudno tym poprawnie zarządzać. Mniejsza o to. Także masz swoją strukturę fizjologiczną. To jest twoja pierwsza linia obrony w relacji z chaosem. To twoje ciało przedstawia ci świat w określony sposób. A następnie drugą linią obrony jest struktura społeczna, w której zamieszkujesz. Możemy to nazwać hierarchią kompetencji, władzy, coś w tym rodzaju. I dzięki Bogu za nie, bo wiecie, być może będziesz w stanie wyspecjalizować się w jednej lub dwóch rzeczach w ciągu życia, w 5 rzeczach, ale jest 300 rzeczy, które powinieneś wiedzieć. I jeśli byłbyś to tylko ty, prowadziłbyś swoje genialne obliczenia, podczas gdy twoja wanna wycieka i leje się po całej podłodze w łazience. I to nie jest za dobre. Także możesz zadzwonić po hydraulika. I dobrze, że tak jest. Wiecie, mamy skłonność do współpracy, aby trzymać chaos pod kontrolą. I mamy skłonność do współpracy, aby trzymać porządek pod kontrolą. A to jest dialog publiczny, prawda? Dbasz o kulturę, aby utrzymać chaos pod kontrolą. I dbamy o równowagę własności kulturalnej, aby mieć kulturę pod kontrolą. I w ten sposób udaje nam się żyć w miarę pokojowo, w miarę produktywnie i w miarę długo. I to najlepsze, co możemy zrobić. I powinniśmy okazać nieco wdzięczności, kiedy to działa. Bo warunki domyślne dla biegu spraw to nie tylko to, że one nie działają za dobrze, ale działają coraz gorzej same z siebie w miarę upływu czasu. Także zawsze, kiedykolwiek coś działa, powinieneś być tym oczarowany. Dobrze. Jak wobec tego wyglądają te ramy? Wydają mi się, że wyglądają mniej więcej tak. To jest, o ile mogę powiedzieć, szkielet. To jest szkielet całej gamy rzeczy. To jest szkielet opowieści. To jest szkielet ram konceptualnych. To jest szkielet Dasein.
mówiąc w kategoriach heideggerowskich. To jest szkielet świata, w którym żyjesz. Zawsze jesteś w jednym z tych światów. Nie można od nich uciec. Możesz przemieszczać się między jednym a drugim, ale zawsze jesteś w takim świecie. Także to jest świat, w jakim się znajdujesz. Jesteś gdzieś, ponieważ musisz gdzieś być. Teraz możesz nie wiedzieć, gdzie to jest, co oznacza, że miejsce, w którym jesteś, jest chaotyczne. I w tym przypadku musisz przyjrzeć się swojej przeszłości bardzo dokładnie i zorientować się, gdzie jesteś. To jak błądzenie. Gubisz się. I problem z zabłądzaniem jest taki, że kiedy zabłądzisz, nie wiesz, dokąd iść. A problem z tym, że nie wiesz, dokąd iść, jest taki, że jest milion miejsc, w które możesz pójść. A milion miejsc to za dużo miejsc, w które możesz pójść, zanim umrzesz. Także zabłądzenie nie jest dobre. Także musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Jedną z rzeczy, które budujemy online, moi partnerzy i ja, jest program o nazwie Past Authoring, który pomaga ludziom ułożyć narrację ich przeszłości, określić, podzielić życie na 6 faz, epok, takie nazywamy, a następnie określić emocjonalnie istotne momenty w każdej z epok, a następnie je opisać, co się wydarzyło negatywnie, co się wydarzyło pozytywnie, jakie były konsekwencje, co z tego wynika. Być może coś mogłeś zrobić inaczej, być może czegoś się z tego nauczyłeś. Wszystko to także możesz zawęzić, skupić swoją uwagę na określeniu dokładnie, gdzie jest to miejsce, w którym się teraz znajdujesz. I ludzi to często odrzuca, bo oni faktycznie nie chcą wiedzieć. Woleliby być raczej rozrzuceni, w swego rodzaju na wpół losowy sposób, we mgle, mając nadzieję na to, że miejsce, w którym są, jest lepsze niż stan faktyczny. I łudząc się, przez pozostawanie ogólnikowym, niż określić, jestem tu i teraz, z tymi określonymi problemami. Ale lepiej faktycznie zrobić to drugie, bo jeśli masz zestaw określonych problemów i naprawdę je zawęziłeś, i naprawdę je określiłeś, wtedy prawdopodobnie możesz zacząć je naprawiać. I możesz zacząć je naprawiać w skali mikro, kawałeczek po kawałeczku, ale nie ma możliwości, żebyś to zrobił, nie wiedząc, gdzie jesteś. To jest niemożliwe. I możesz w miarę określić, jeśli nie wiesz, gdzie jesteś. To jest dość proste. Jeśli prześladują cię wspomnienia przeszłości z czasu starszego niż mniej więcej 18 miesięcy, jeśli zaprzątają ci umysł cyklicznie, ciągle i cyklicznie twoje sny, nie wydobyłeś świata ze swoich minionych doświadczeń. Potencjał jest wciąż uwięziony w przeszłości. I aby stawić czoła tej szansie, oznacza stawić czoła smokom przeszłości. I oczywiście jest to przerażające. To może być potwornie przerażające. Także być może jesteś ogólnikowy i źle uformowany, ponieważ byłeś molestowany przez ojca jako dziecko, gdy miałeś 3 lata, coś w tym rodzaju. Albo byłeś wykorzystywany przez członka rodziny, bo to głównie oni są za to odpowiedzialni. Także to jeszcze pogarsza sprawę. A co to oznacza, to, że miałeś niejawne spotkanie z niszczycielskim złem. Miałeś bezpośredni kontakt z niszczycielskim złem, ale masz niejawne wyobrażenie o niszczycielskim złu, które cię prześladuje. To dalej jest uwięzione we wspomnieniach. Jest uwięzione w strukturze przedstawiającej, a jako dorosły stajesz przed koniecznością wyrażania tego w pełni, zanim będziesz miał okazję, aby się od tego uwolnić. Także to nie jest dowcip. Wielokrotnie ludzie muszą zajrzeć w przeszłość. To robią psychoanalitycy i powiedzieć, zobacz, wyszło coś takiego, cholerstwo zcięło mnie z nóg. Nie chodzi nawet o to, że to wyparłem. Co jak sądzę, cóż, nie będziemy rozmawiać o błędach Freuda, bo był geniuszem. Zostawmy go w spokoju. Ale czasem to nie jest wyparcie. Straszne rzeczy przytrafiają się ludziom w tak młodym wieku, że za cholerę nie masz szans, aby zrozumieli, dlaczego ich to spotkało, albo co mają z tym zrobić, albo co one oznaczają. A następnie ciągnie się to za tobą. Ciągnie się za tobą, to jakby twoje ciało napotyka na świat etapami. To dzieje się bardzo szybko. Może obejmować lata, ale początkowe fazy następują bardzo szybko. Także dla przykładu, jeśli idziesz ulicą i słyszysz za sobą głośny hałas, za swoimi plecami, skulisz się o tak. To jest reakcja na drapieżnika. To, że się kulisz, to ma powstrzymać to coś od skoczenia ci na plecy i rzucenia się od razu do gardła. To jakby kilkaset milisekund. To jest bardzo szybkie. Jeszcze szybsze od tego. I lepiej niech będzie, bo coś w rodzaju węża, powiedzmy, może cię dorwać dokładnie w tym momencie. Także lepiej bądź szybki. Ale to jest dość prymitywne, to jakby niebezpieczeństwo wąż, coś w tym rodzaju, albo niebezpieczeństwo drapieżny kot. To jest tak szybkie, a następnie możesz to rozwinąć i pogrupować, ale to zabiera czas. Robisz to ze swoimi emocjami, poznaniem. Możesz to zrobić z długotrwałym myśleniem. Bo być może napotkałeś kogoś szczególnie złośliwego i agresywnego w pracy. To się często ludziom zdarza. Ktoś działa jak niszczycielski prześladowca, wydający się nie mieć w ogóle żadnej pozytywnej funkcji. I tylko to wciela w życie.
a ty nie wiesz, co z tym zrobić. Także jesteś w trybie ofiary. Nie mam na myśli trybu modlitwy, chociaż to też by pomogło. Ale zachowujesz się jak zwierzę łowne. Masz do rozwiązania tę strasznie skomplikowaną rzecz. A mianowicie, co jest nie tak z tą osobą? Dlaczego czynią moje życie żałosnym? Co jest ze mną nie tak, że pozwalam im na to, aby czynili moje życie żałosnym? Niełatwo jest podążać tą drogą. Jesteś skazany na to, żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze. Być może nie umiesz. Być może uformowanie niejawnej filozofii dobra i zła, aby radzić sobie z czymś złowrogim w twoim otoczeniu, w rzeczy samej wydaje się cię przerastać. I to może być to, tak z pewnością jest u młodych ludzi, jak również w przypadku wielu dorosłych. To nie jest łatwa do uporządkowania rzecz. To jest również coś, z czym często zmagają się żołnierze z zespołem stresu pourazowego, bo natknęli się oni na potworne rzeczy, robili je, natrafiali na nie. Muszą zaktualizować swój moralny model świata, albo skończą w czymś, co z grubsza przypomina piekło. Także musisz wiedzieć, gdzie jesteś. To jest to, gdzie jesteś. Także nawigujesz, szukasz. Jesteś żeglarzem na oceanie. To jest to, czym jesteś. Jesteś mobilnym stworzeniem. Przemieszczasz się stale z punktu A do punktu B. Nie siedzisz przyklejony do skały jak jakieś pozbawione mózgu stworzenia morskie. Śmieszne małe stworzonko o nazwie hydra. Bardzo prosty, mały organizm. W swojej fazie młodzieńczej ma mózg, bo pływa sobie dookoła. Ale gdy zmienia się w dorosłego osobnika, cumuje do skały i niezwłocznie trawi swój mózg. Bo jeśli tylko siedzisz na skale i nie ruszasz się, nie potrzebujesz mózgu. Ale to nie jest nasz przypadek. My chodzimy po świecie, jesteśmy nawigatorami. Także, aby rozpoznawać kierunki, są dwie rzeczy, które musisz wiedzieć. Jedną z nich jest, gdzie do cholery jesteś. Dokładnie, precyzyjnie, krystalicznie jasno. Co jest w tobie dobrego, co jest w tobie złe, według twoich własnych, w twoim mniemaniu. Nie musisz pytać innych ludzi. To jest gra, w którą grasz sam. To jest jakby, o ile się znam, robię remament. Co jest we mnie w porządku, a co wymaga pracy? Nie musisz uważać, żeby nie być zbyt krytyczny wobec siebie, kiedy będziesz to robił. Bo to będzie jeszcze jedna wada. I następną rzeczą jest, dobrze, dokąd zmierzasz? Jakie jest twoje miejsce docelowe? Cóż, i to są właśnie ramy, wiecie, możecie to zrobić w bardzo wyszukany sposób, rozważając świadomie kim, jak ci się wydaje, jesteś. W opisowy sposób. Gdzie masz zamiar być? I dlaczego? I jak się tam dostaniesz? I ludzie rzadko to robią. I to jest dla mnie absolutnie szokujące, jako dla nauczyciela. Ja po prostu, bo jednym z programów, jaki używam tego w moich zajęciach, jednym z programów w tym zestawie programów jest Future Authoring. Zacząłem opracowywać moje zajęcia mapy znaczeń, z którego pochodzi część tych materiałów, a studenci mieli zadanie, aby pisać o swojej przeszłości. To jakby, dobrze, rozmawiamy o historiach. Opowiedz swoją historię, kim jesteś, jak się tu dostałeś i gdzie teraz jesteś. To zwykle pomaga ludziom opanować pewne sprawy. Chociaż jest dosyć stresujące podczas wykonywania tego. Stres narasta, kiedy to wykonujesz. Być może jesteś godny pożałowania przez kilka tygodni, a następnie stres spada i zostaje nisko. Także to również dlatego ludzie tego nie robią, bo kto chce mieć podwyższony poziom stresu? Ale jeśli jest to przejściowe, jest to poświęcenie. Także następnym zagadnieniem jest, dokąd zmierzasz? Jedną z rzeczy to jest coś, czego dalej nie mogę zrozumieć. Studenci w systemie szkolnym przez 15 lat, 14 lat, większość z nich to prymusi. Ani razu w całym cholernym życiu nikt nie posadził ich na jeden dzień mówiąc: dobrze, uzasadnij swoje istnienie. To znaczy, na poważnie. Oto jesteś na uczelni. Chodzisz na masę zajęć. Masz jakiś ogólnikowy plan kariery. To jest, jak to obronisz? Chociaż trochę, ponieważ masz zamiar to wcielić w życie i w ogóle. I wszystko od tego uzależniasz. To jakby, jak wygląda twój cholerny plan? I dlaczego jesteś taki przekonany, że to nie jest plan bełkoczącego głupca? Bo jeśli tego nie przemyślałeś, to właśnie tym jest. A ty chcesz iść w świat i wcielić go w życie? Wiecie, jedną z rzeczy, jakie powiedział Carl Jung, było: jesteś częścią opowieści, wiedząc o tym lub nie. A następnie dodał do tego dwa dobre komentarze. Jeśli to jest opowieść kogoś innego, pewnie dostaniesz rolę epizodyczną. I może to nie być ta, jakiej chcesz. A jeśli jest to opowieść, o jakiej nie wiesz, może ona mieć bardzo złe zakończenie. A może jest to tylko zły okres z jeszcze gorszym zakończeniem. Jeśli nie wiesz, czym jest ta opowieść, jaką wcielisz w życie, może to jest właśnie ta. Wiesz, może odziedziczyłeś to po matce, może po babci. Może dostałeś ją od ciotki. Bóg jeden wie, skąd ją wziąłeś. Bo uczysz się różnych rzeczy jak szalony. Takie są istoty ludzkie. Także być może żyjesz w złowrogiej tragedii, nieświadomie. A wtedy jedną z rzeczy, o której możesz siebie zapytać, jest, jak marne i żałosne jest twoje życie.
Dodajmy do tego bezcelowe. Jak marne, żałosne i bezcelowe jest twoje życie. I możesz powiedzieć, tak, 70% na każdym suwaku. Wtedy być może nieświadomie wprowadzasz w życie pełną złych intencji tragedię. I to może nie jest najlepsze. Albo tak jest, albo cały wszechświat cię nienawidzi. Albo 70% cię nienawidzi. Wiecie. Także prosimy studentów, aby na początku opisali szczegółowo nie to, czego chcieli. To nie jest planowanie kariery. Bo najbliższym temu działaniem jest plan kariery. Ale nie, to nie jest planowanie kariery. To jest poboczna sprawa. Ważna, ale marginalna. To jakby, dobrze, masz 3 lata, przeżyjesz je tak czy inaczej. Poświęć te 3 lata na ustawienie świata wokół siebie. W taki sposób, aby był tak dobry, jak to tylko możliwe dla ciebie. Tak, jakbyś troszczył się o siebie. Tak, jakbyś zajmował się sobą. Jakby to wyglądało? Pomyślmy. Tylko dla przykładu. Jeśli dowiedziałbyś się, gdzie jesteś, mógłbyś mieć to, co dla ciebie najlepsze. No, co to jest? Założę się, nigdy mnie nie pytałeś. Ludzie nie pytają, życie na nich napiera. Jak przypadkowe węże. A oni jakby je z siebie strącają. Życie płynie obok. A sprawy nie układają się w sposób, w jaki ludzie się by tego spodziewali. Ale znaczącą częścią tego jest to, że nie wiedzieli, gdzie są, bo nie sprawdzili, albo nie wiedzieli, że powinni sprawdzić. Ignorancja i dobrowolne klapki na oczach. Dwie wielkie katastrofy. I nigdy nie pomyśleli, gdzie chcą się znaleźć i dlaczego. Zdecydowaniem, gdzie chcesz pójść, jest problem. A problemem jest to, że sam decydujesz o tym, co stanowi błędną decyzję, a ludzie tego nie lubią. Także jeśli pozostajesz we mgle, wtedy nie możesz powiedzieć, kiedy zawaliłeś sprawę. A to nie jest aż tak dobre, bo wciąż zawalasz. Po prostu jesteś zbyt ślepy, samozaślepiony, aby to zauważyć. Chociaż na krótką metę to jest mniej bolesne. Jeśli twoje kryteria sukcesu będą kryształowo przejrzyste, za każdym razem będziesz wiedział, kiedy robisz błąd. Ale to jest świetne, bo wtedy możesz to naprawić. Możesz albo naprawić nieodpowiednie zachowanie. Braki konceptualne w tym, co przyjmujesz za narzędzia w danej sytuacji. Albo dopasować swój cholerny plan. Tak czy inaczej możesz to naprawić. Także... Dobrze, czyli żyjesz w jednej z tych cholernych rzeczy. Jak dla mnie, możesz ją równie dobrze uczynić najlepszą rzeczą, w jakiej przyjdzie ci żyć, bo nie masz nic lepszego do roboty. Teraz, jeśli tego nie zrobisz, jeśli nie zrobisz tego świadomie, i na to wskazywali psychoanalitycy, to, że masz policzalne, quasi-autonomiczne podsystemy, które cię tworzą. One wytwarzają impulsywnie różne historie, a ty je po prostu odgrywasz. I wiesz, że tak jest, bo obserwujesz siebie przez 2 tygodnie i mówisz, Jezu, zrobiłem masę głupich rzeczy przez te ostatnie 2 tygodnie. I myślisz, dlaczego? No to dlatego, że jesteś luźnym zbiorem swego rodzaju losowych, quasi-losowych jednostek osobowości. Jeśli brakuje im przywódcy, wystrzelą swoje, kiedy tylko będą chciały. Najpierw jesteś głodny, potem chcesz pić, potem chcesz iść do łóżka ze swoją żoną, potem chcesz pospać, potem chcesz odpyskować szefowi. Potem chcesz przekląć gościa, który wepchnął się przed ciebie w korku. To jakbyś był 2-latkiem. Wiesz, teraz jest jedna emocjonalna rama, jedna za drugą, walcząca o dominację. Nie ma zwieńczającej je hierarchii, a na szczycie brakuje króla. Także rozmawialiśmy już o piramidach kompetencji i co powinno być na ich szczycie, jeśli chcecie zebrać to wszystko razem. Rozumiemy to z punktu widzenia neurologicznego. Pokażę wam coś za chwilę. Neurologia to rozumie. Jak dobrze odzwierciedlone jest to w neurologicznej strukturze twojego istnienia. Chcesz, aby coś rządziło. I to, co powinieneś ustawić jako zarządcę, to cholerstwo, które jest uważne i się uczy, prawda? Wszystko inne w hierarchii powinno być podwładnym tego, co jest uważne i się uczy. I możesz pomyśleć, cóż, to jest przesłanie stojące za ideą logosu, to na pewno, bo logos to po części uwaga, po części komunikacja i dużo się uczysz, komunikując się z innymi, także musisz wiedzieć, gdzie jesteś. To jakbyś używał GPS-a. To jest rzecz najbliższa inteligentnemu cybernetycznemu systemowi, jaki mamy. Te cholerne GPS-y, które mamy w samochodach, te cholerstwa są całkiem sprytne. One wiedzą, gdzie jesteś, dokąd jedziesz. Jeśli zboczysz z trasy, przeliczą twoją trasę. Te rzeczy są tak bliskie życiu, tak bliskie inteligencji. I można tak powiedzieć, bo zachowują się inteligentnie. Stale rozwiązują problemy. Także potrzebujesz. A to jest model cybernetyczny, tak na marginesie. I modele cybernetyczne są modelami, na jakich oparte są działanie GPS-ów. Także to nie jest przypadkowe. Także musisz wiedzieć, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. A kolejną rzeczą, jaką musisz wiedzieć, jest to, jak masz zamiar zachowywać się.
aby napędzać siebie w czasie i przestrzeni, aby przemienić to w tamto. Także możemy to uczynić nieco bardziej złożonym, bo to jest zbyt proste. Tak więc zrobimy to. Także nie jest do końca tak, że żyjesz w jednej z takich ram. Żyjesz w zagnieżdżonej hierarchii tych ram. I możesz o tym myśleć jako o swoim wewnętrznym patriarchacie. To jest dobry sposób myślenia o tym. I być może to mógłby być tyran, a może mógłby być to ktoś, kto daje bezpieczeństwo i niezależność działania. Miejmy nadzieję, że się ku temu skłonisz. Ale to jest walka, bo odrobina tyranii tkwi w każdym. Także cóż. Na najwyższym poziomie analizy to jest coś w rodzaju obejmującej całości opowieści, klamry. Być może pomyślisz, chciałbym być dobrą osobą, chciałbym odnosić sukcesy, chciałbym być sławny. Wydaje mi się, że dobra, bo sam możesz zdefiniować dobrą, jeśli chcesz, pod warunkiem, że nie będzie zbytnio denerwować innych ludzi, bo po prostu zajdą ci drogę, a to nie będzie pomocne. Także musisz to wynegocjować, ale powiedzmy, że jesteś dobrą osobą. I to jest opowieść na samej górze, na szczycie hierarchii. A następnie możesz to podzielić na swoje podstawowe role. Może jesteś dobrym rodzicem, może jesteś dobrym pracodawcą, może jesteś dobrym pracownikiem, może jesteś dobrym bratem, siostrą, dobrym dzieckiem. Wiecie, to są główne role, jakie mamy w życiu. I powiedziałbyś, że to, czym jest dobra osoba, jest tym, co jest w tobie drogiego we wszystkich tych rolach. Także jest to wyższego rzędu abstrakcja, czegoś bardziej konkretnego. I możesz wziąć rolę dobrego rodzica. Co składa się na rolę dobrego rodzica? I możesz powiedzieć, to nie jest wyczerpujące przedstawienie, rzecz jasna. Dobry rodzic ma dobrą pracę i troszczy się o swoją rodzinę. Co to znaczy troszczyć się o swoją rodzinę? I możesz powiedzieć, cóż, ugotować wyszukany posiłek. Niezbyt dziwny, miejmy nadzieję. Możesz ugotować dziwny posiłek i pobawić się z dzieckiem. A następnie możesz powiedzieć, a jak bawić się z dzieckiem? I mówisz, możesz bawić się z dzieckiem w akuku, albo łaskoczesz dziecko. To jest fajna zmiana, bo to wszystko jest opisowe i konceptualne, prawda? Aż do tego poziomu. A tutaj nagle jest twoje ciało, bo jak bawisz się z dzieckiem w akuku, nie będziesz miał rozmowy o tym, jak bawić się w akuku z dzieckiem. Prawda? Robisz tak. I to jest dość zabawne. Możesz to nawet wypróbować na starszych ludziach. Uśmiechnął się na to. Tata zniknął. I dziecko jest w całym śmiertelnym szoku. Gdzie on się podział? O, patrz, wrócił. Wiecie, dziecko igra z wiarygodnością świata. To jest naprawdę wyczerpująca zabawa dla dziecka. O nie, tata zniknął. Patrzcie, znów wrócił. O nie, nie ma go. A następnie tata się uśmiecha, aby wskazać, że krótkie przebłyski nieistnienia nie są egzystencjonalnie przerażające. Ponad miarę. Ale chodzi tutaj o to, że jeśli bawisz się w akuku z dzieckiem, nie myślisz o tym. To nie jest w sferze opisu czy abstrakcji. To jest faktycznie coś, w co włączasz swoje ciało. Także dla mnie to jest niezłe. Wielostopniowe rozwiązanie dla zagadnienia ciało-umysł. Bo to, co się dzieje, to wyższy poziom abstrakcji. Jest opisowy i konceptualny. Ale jeśli dostatecznie rozłożysz go na czynniki pierwsze, dotrzesz do faktycznych czynności. A czynności wymagają ruchu układu mięśniowego. To nie jest coś konceptualnego. Jedną z rzeczy, która jest naprawdę świetna w tej hierarchii, jest to, że zawiera lekcję edukacyjną. Jedną z rzeczy, jakie robisz, starając się kogoś czegoś nauczyć, nawet samego siebie. Chcesz określić rzecz, jaką trzeba zrobić na najniższym możliwym poziomie uproszczenia. Także dam wam tutaj krótki przykład. Powiedzmy, że... Być może się powtarzam, ale to nieistotne. Powiedzmy, że macie 3-latka i jego pokój to sam chaos. Potwory będą wyłaziły spod łóżka w mgnieniu oka, jeśli tego nie uporządkujesz. Także mówisz dziecku, posprzątaj pokój, bo tam jest bałagan. I wychodzisz. Wracasz, a dzieciak wszędzie rozrzuca Lego. I nie sprząta. I myślisz, to jest zły dzieciak. To jest zła teoria. Bo przechodzisz bezpośrednio stąd tutaj. Jeśli chcesz się z kimś porządnie pokłócić i ich zniszczyć, to właśnie robisz. Nie bawisz się w subtelności na tym poziomie. Idziesz prosto do gardła. To jakby jesteś złym, głupim dzieckiem. Zawsze taki byłeś. Jesteś beznadziejny. Nie ma szans, żeby cię czegoś nauczyć. Prawda? W ten sposób możecie godzić w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko w jednym zdaniu. Zawsze byłeś okropną osobą. Nie ma możliwości, żeby cię czegokolwiek nauczyć. I twoja przyszłość będzie dokładnie taka sama. Jedyną rzeczą, która ta osoba może zrobić, jeśli to im zrobicie, to was uderzyć. Bo to jest to, nie ma od tego odwrotu. Kompletnie ich zdeptaliście. Także jeżeli chcecie wdać się w kompletnie bezsensowną kłótnię, idziecie prosto do tego.
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie jesteś dobrą osobą. Zniszczyć jej całą konceptualną strukturę i wystawić ich całkiem nagich na działanie chaosu. Super, wygrałeś kłótnię. Niedobrze jest to robić w stosunku do swojego długoletniego partnera, powiedzmy. Chyba, że chcecie, aby przeraził się do szpiku kości. I aby jego nastawienie do was opisać można jako nieustające, ekstremalne rozżalenie i zgorzknienie. To prawdopodobnie nie będzie zbyt pomocne w twoim życiu uczuciowym. Tak dla przykładu. Także z trzylatkiem to, co może zrobić, to... Przechodzisz do poziomu analitycznego, na którym on faktycznie funkcjonuje. I mówisz, i to faktycznie możesz zrobić, jeśli obserwujesz i zwracasz uwagę na dziecko. Większość ludzi nie zwraca uwagi, bo dzieci ich przerażają. Przeraża ich to, że mogą zrobić coś nie tak i dziecko nie będzie ich lubić, albo coś podobnie głupiego. Jedyne, co musisz zrobić, aby dziecko cię polubiło, to okazać mu uwagę przez jakieś 2 sekundy i dzieciak momentalnie cię polubi. Bo uwaga jest tak, jest ostateczną walutą dla dzieci, prawda? Potrzebują uwagi dorosłych, bo dorośli wiedzą o wiele lepiej niż dzieci. Także one kochają uwagę. Jedyne, co musisz zrobić, to zwrócić na nie uwagę. Polubią cię od razu. Także mówisz dziecku, widzisz tego misia? Dziecko kiwa głową, tak. W tym momencie ustaliłeś, że dziecko osiągnęło mistrzostwo w sztuce postrzegania misia. Bo mogą powiedzieć tak, to jest skomplikowana rzecz, ludzie. To jest... Półroczne dziecko tego nie zrobi. 3-letnie dziecko zautomatyzowało cały podprogram rozpoznawania misia. Miś? Tak. Możesz go podnieść? Tak. Klap, klap, klap. Brawo, dobra robota. Widzisz miejsce na tej półce? Tak. Możesz położyć misia w tym miejscu? Tak. Idź tam i to zrób. Brawo. Świetnie, super. Teraz zrobimy rzecz numer 2. I rzecz numer 3. Także budujesz mikroczynności, sprzątania pokoju. Od podstaw ku górze, prawda? Wbudowujesz to w ich ciało, ponieważ zaczynasz od rzeczy, które już zautomatyzowały i budujesz w górę, w kierunku abstrakcji. Także gdy dziecko zna wszystkie mikroczynności i może, nie wiem, ile jest mikroczynności przy sprzątaniu pokoju. 200? Wiele, ale nie jest to nieskończona ilość. Także uczysz je wszystkich mikroczynności, a następnie możesz powiedzieć, uruchom zestaw mikroczynności, co oznacza posprzątaj pokój. I mogą to zrobić, wiedzą, co to oznacza. Także, ale budujesz to od podstaw ku górze. I wiele razy, gdy się z kimś kłócisz, z kimś, z kim mieszkasz i hipotetycznie go kochasz, ale te dwie rzeczy trudno pogodzić w tym samym związku. To, co chcesz zrobić, to założyć głupotę, zanim założysz kompletną złośliwość. To jest praktyczna zasada służąca zachowaniu pokoju. Także, jeśli twój partner może czegoś nie chce zrobić, może dzieje się coś na tym poziomie, ale możecie założyć na początku, że oni faktycznie po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. I może trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze. Może chcesz być witany, gdy wracasz do domu, bo prawdopodobnie będziesz przychodził do domu każdego dnia. Być może to jest 5-minutowa relacja, może 10-minutowa. To jest godzina tygodniowo, albo 4 godziny w miesiącu, 50 godzin w roku, albo jeden porządny tydzień roboczy, interakcji przy wracaniu do domu. Jedyne, co musisz zrobić, to wykonać 50 takich interakcji poprawnie i masz porządek w związku. To jest coś naprawdę warte przemyślenia, bo tylko tyle, po prostu nie masz aż tak dużo czasu. Uporządkuj posiłki, to jest około 5 godzin dziennie. Uporządkuj swój czas na sen. Podstawowe relacje, jakie powtarzasz ze swoim partnerem, uporządkuj je dobrowolnie i przenegocjuj. W ten sposób pokryjesz 80% swojego życia, a następnie może się to toczyć swoim torem. I to jest naprawdę pożyteczne. Jeśli tego nie zrobisz świadomie, zwłaszcza dlatego, że nasze role są poszatkowane i większość tradycyjnych ról zniknęła, nikt nie ma pojęcia, co do diabła powinien robić w kuchni na przykład. Także nikt nic nie robi. Poza zgryźliwościami, kłótniami i przygotowywaniem żałosnych posiłków. Albo kupowaniem fast foodów. Albo coś w tym stylu. Także, wiecie, alternatywą dla tego katastrofalnego błędu albo ciągnącego się rozżalenia, zgorzknienia i kłótni jest odbudowanie struktury od podstaw ku górze. Używając konsensusu i negocjacji. I możesz to uczynić. Możesz o tym myśleć jako o strukturze patriarchalnej. I mam na myśli, że jest po części psychologiczna, bo to są rzeczy, które robisz jako człowiek, ale również po części polityczne, ekonomiczne i socjologiczne. Ponieważ kiedy wykonujesz każdą z tych rzeczy, wykonujesz ją również w sposób, który jest społecznie, miejmy nadzieję, nie tylko społecznie akceptowalny, ale społecznie pożądany. Także to jest to rozłożenie. Powodem, dla którego trzyma to chaos w ryzach, nie jest to, że twój system wartości trzyma chaos w ryzach. To nie jest aż tak abstrakcyjne, że jeśli zrobisz te rzeczy dobrze, robiąc te rzeczy dobrze, straszne rzeczy będą ci się przydarzać z mniejszą częstotliwością. To nie jest psycho, bo może nie kłócicie się aż tak często, może nie jesteście aż tak znerwicowani czy depresyjni,
Wiele z tego jest po prostu praktycznie, jeśli, wiecie, wasze dziecko nie będzie zostawiać deskorolki na schodach. Nie będziesz sobie tak często skręcał karku. A to nie jest tylko psychologiczne. To jest w rzeczy samej dobra rzecz, nie skręcać sobie karku za często. Także ta struktura nie jest czymś, co tylko trzyma sprawy w ryzach w sensie psychologicznym. Dobrze, także tutaj mamy... Tutaj mamy inne spojrzenie na hierarchię narracji. Strukturę, która trzyma chaos w ryzach. To jest być może hierarchia, w jakiej uczestniczę, kiedy piszę. Robiąc te wszystkie rzeczy w tym samym momencie. To jest takie świetne, wiecie? Kiedy pytam studentów, co robisz, kiedy piszesz wypracowanie? To jest trudne pytanie, prawda? Cóż, zadajesz ważne pytanie. To pierwsza rzecz, jaką powinieneś zrobić, pisząc wypracowanie. A następnie zwracasz uwagę na słowa i zwroty w zdaniach. I zdania. Zależność między tymi zdaniami w akapitach. A następnie zależność między akapitami w obrębie wypracowania. A następnie to, na ile wypracowanie odpowiada tematyce zajęć. Na ile istotne te zajęcia są w twoim życiu. Wypracowanie przewija się także przez twoje całe życie. Także, jeśli coś piszę, cóż, oczywiście na najbardziej prymitywnym poziomie analizy, po prostu poruszam palcami na klawiaturze i wodzę oczami w tę i z powrotem po ekranie. To tutaj umysł spotyka ciało, a następnie staram się ułożyć zdanie, także staram się wymyślić dobre zdanie, które dokładnie obrazuje to, co staram się sformułować, a następnie staram się je rozłożyć i robię to na wiele sposobów. Biorę zdanie i umieszczam je w innej stronie i piszę jakieś 10 różnych wariantów tego samego zdania i sprawdzam, czy mogę uzyskać lepszy wariant, a następnie staram się pomyśleć, w jaki sposób to zdanie może być głupie, żeby je nieco podważyć i poluzować. I jeśli nie uda mi się tego osiągnąć, zachowuję to zdanie i robię to z 10 zdaniami w akapicie, a następnie upewniam się, że wszystkie zdania są poprawnie ustawione w akapicie, w ten sam sposób, przez przepisywanie całej masy różnych wariantów tego akapitu, starając się wstawiać właściwe słowo we właściwą frazę, we właściwym zdaniu, we właściwym szyku zdań i właściwym układzie akapitów. I mogę powiedzieć, co jest dostatecznie dobre, bo nie mogę tego w żaden sposób ulepszyć. To nie oznacza, że to jest właściwe. To po prostu oznacza, że ja nie mogę tego poprawić. Także jeśli znajdę się w położeniu, że pisząc akapit, napiszę jego wariant i nie mogę powiedzieć, czy ten wariant jest lepszy, czy może być gorszy, wtedy skończyłem. Natrafiłem na granicę swoich zasobów intelektualnych i czas ruszać dalej. Ale następnie, wiecie, to nie jest tak, że wypracowanie, które piszę, powiedzmy, ma granice ciasno zakreślone wokół wypracowania, bo jest powód, dla którego piszę to cholerne wypracowanie. I to byłoby, cóż, staram się napisać cały manuskrypt. Miejmy nadzieję, że staram się odnieść się do ważnego problemu. Bo po co bym to robił, gdyby było inaczej? To by było raczej bezcelowe. I może jest to część mojej roli jako naukowca. I to jest podzbiór mojej roli jako profesora. A to jest podzbiór mojej roli jako produktywnego obywatela. A następnie to jest podzbiór mojej roli jako kogoś, kto stawia czoła nieznanemu. Widzicie? Dlatego Logos jest tym, co znajduje się na szczycie hierarchii. Tak powinna być zbudowana ta hierarchia. Wszystko inne powinno być... Widzicie, macie strukturę i myślicie. Cóż, czemu ta struktura powinna być poddana? A odpowiedzią powinno być coś w rodzaju. Struktura powinna być poddana procesowi, który wytwarza tę strukturę. Albo struktura powinna być zależna od procesu, który wytwarza i utrzymuje strukturę. Cóż, oczywiście, jakby to mogło być inaczej? Chyba, że struktura jest idealna. W tym wypadku można odrzucić tę rzecz, która ją wytwarza i poprawia. Ale wtedy jesteś w ustroju totalitarnym. To jak, hej, mamy odpowiedź. To jak, nie, nie macie. Ludzie wciąż cierpią i nadal istnieje umieranie. Nie masz cholernych odpowiedzi. Także może masz odpowiedź, która oznacza, że nie ma tyle cierpienia i umierania, ile mogłoby być. Ale jeszcze jest spora droga przed nami. Także to wszystko ma sens, że wszystko to powinno być. Powinno być zagnieżdżone wewnątrz, tej najwyższego rzędu, tak o tym myślę, najwyższego rzędu moralnego starania. A to z kolei daje ci hierarchię moralną. To jest najważniejsza rzecz. Robimy to za pomocą szczerych wypowiedzi. Robimy to za pomocą uwagi i szczerych wypowiedzi. Tak to robisz. I nie poświęcasz tego za nic z tego. Bo jeśli to zrobisz, wtedy krzywdzisz swoją duszę. To jest ta idea w Nowym Testamencie, że grzechy przeciw Duchowi Świętemu to jedyny grzech, którego nie można przebaczyć. Nikt nie wie, co to do licha znaczy. Może to nie oznacza niczego, ale ja sądzę, że to znaczy właśnie to, bo ten proces wytwarza to wszystko. Jeśli zaburzysz ten proces, wtedy nie ma dla ciebie nadziei, bo to jest proces, przez jaki ulepszasz siebie i wszystkich innych również, i wszystko inne. Także jeśli zdecydujesz, że nie będziesz brać w tym udziału, to jakby, cóż,
Nie ma tego, jak naprawić, bo zrujnowałeś swoją relację z rzeczą, która dokonuje napraw. Także, dobrze. Tak trzymasz chaos w ryzach. I część tego jest strukturalna, prawda? Bo wiesz, jak robić te rzeczy, mniej więcej. To jest część twoich umiejętności. Jeśli zdarzyło się, że jesteś pisarzem, możesz zbudować jedno z takich dla hydraulika. Nie będzie to stanowić żadnej różnicy, naprawdę. Chociaż zewnętrzne rzeczy powinny być takie same. Co jak sądzę, w tradycji judeo-chrześcijańskiej istnieje założenie, że ludzie są zasadniczo równi przed Bogiem. A to, co to oznacza, to to, że ludzie powinni być zagnieżdżeni. Wszyscy, niezależnie od ich szczególnych cech jako indywidualne osoby. Ich najważniejszej rangi rolą jest ta, i robią to w jakikolwiek sposób są w stanie. A to jest niesamowicie wartościowa, a być może najbardziej niesamowicie wartościowa, socjologicznie, politycznie i ekonomicznie rola. Także, dlatego ludzie są wartościowi. Mamy tę zdolność, aby stale wytwarzać ulepszenia, struktury, które razem zamieszkujemy. To świetne, bo daje nam to podstawową jedność, na tym najwyższym poziomie analizy, z miejscem na tak wiele różnorodności, ile tylko jesteście w stanie ogarnąć. Prawda? Bo okazuje się, że im więcej różnią się te podstruktury, tym lepiej. Bo wtedy ty możesz robić coś innego niż ja. I to by było dobre, bo jeśli robimy tę samą rzecz, to po prostu powielanie pracy. Jeśli możemy zgodzić się na poziomie wyższej wartości, a następnie wyspecjalizować się na niższych poziomach, to jakby możesz mieć ciastko i zjeść ciastko. A to się nie zdarza zbyt często. Także następną praktyczną regułą jest to, rozwiąż go na poziomie, najbardziej podstawowym poziomie, jak to możliwe, zanim odważysz się, aby ruszyć wyżej. Odważysz się, aby ruszyć w górę hierarchii. Bo w miarę jak idziesz w górę hierarchii abstrakcji, prawdopodobieństwo, że zrobisz katastrofalny błąd, starając się naprawić problem, dramatycznie wzrasta, ponieważ abstrakcja jest bardzo, bardzo potężna. Także musisz być bardzo ostrożny. Widzieliśmy to, kiedy załamał się rynek hipoteczny. Powodem, dla którego się załamał, było dziwne użycie instrumentów pochodnych, a derywaty są jak abstrakcje wyższego rzędu w świecie finansów. Instrumenty pochodne dają ci potężne finansowe przebicie i siłę, przy ogromnym ryzyku. Także plusy są potężne, absolutnie potężne, ponieważ możesz pomnożyć swoje przychody, ale minusem jest całkowita bezlitosna katastrofa. Także, jak mi się wydaje, inteligentny, konserwatywny etos jest po części tym, aby rozwiązywać problemy na najniższym możliwym poziomie rozdrobnienia, najbardziej lokalnym poziomie skomplikowania. To jest bardziej bezpieczne i większa jest szansa, że faktycznie skończy się rozwiązaniem. Dobrze, teraz jesteś wewnątrz swojego planu i uprościliśmy to do jednej małej mapy, chociaż wszystkie te inne rzeczy są wewnątrz niej zagnieżdżone. Także to, co ci się przydarza w miarę jak przemieszczasz się, tylko po swojej drodze, przez życie, to, co ci się zdarza, gdy przemieszczasz się z punktu A do B. Napotykasz na rzeczy i ludzie myślą, że to, co napotykają, to są przedmioty. Ale to nie jest tak. Po pierwsze, większość rzeczy, na które napotykasz, wiele rzeczy, jest faktycznie, to są inni ludzie i to nie są przedmioty. Oni są cholernie złożeni, a nawet, niezależnie od świata społecznego, rzeczy, na które napotykasz, nie są przedmiotami. Wydają się być raczej czymś jak narzędzia lub przeszkody. I nie mam na myśli tego, że widzimy przedmioty i zmieniamy je w narzędzia lub przeszkody. Mam na myśli, że widzimy narzędzia i przeszkody, bo to, co ma miejsce, gdy ustawiasz się w kierunku celu, świat przekształca się i rzeczy, które stają ci na drodze do celu i rzeczy, które... Trzy rzeczy. Rzeczy, które stają ci na drodze do celu, to są rzeczy, których nie lubisz. Rzeczy, które ułatwiają twój ruch w kierunku celu, to są rzeczy, które lubisz. I nieistotne rzeczy. I najbardziej byś chciał nieistotnych rzeczy, bo to jest po prostu zbyt wiele rzeczy. Kategoria nieistotne jest tą, którą naprawdę lubisz. Także większość wszystkiego jest nieistotna. Jeśli masz dobry plan, kilka rzeczy jest dobrych, bo pchają cię naprzód. I kilka rzeczy nie jest tak dobrych. Chcesz ominąć nie tak dobre rzeczy, jeśli możesz je opanować. Chyba, że lubisz wbiegać, powiedzmy, głową w mur. Co jest niezbyt... Jest to oczywiście życiowa lekcja, ale nie powtarzałbym tego zbyt wiele razy. Chciałbyś, aby świat ustawił się jako zestaw. Możemy powiedzieć narzędzi. Ale teraz to, co ma miejsce, to to, że masz układ postrzegania, który jest kontrolowany przez dopaminę. To jest ten sam układ, który uruchamia kokaina, albo metamfetamina, albo inne narkotyki, jakie ludzie lubią zażywać. I to jest ten układ dopaminergiczny, który reaguje pozytywnymi emocjami, aby wskazać, że natrafiłeś na coś, co ułatwi twoją podróż w kierunku celu.
To naprawdę warto wiedzieć, bo ludzie żyją w zwyczaju myśleć, że są szczęśliwi, bo osiągnęli cele, a to nie jest prawda. To, co jest prawdą, bo gdy tylko osiągasz cel, masz problem, co jest następnym celem, a to faktycznie jest duży problem. Napotkałeś na niego, gdy tylko skończyłeś studia. Tak dla przykładu, opowiedziałem ten żart już wcześniej. W dniu rozdawania dyplomów jesteś jakby królem w hierarchii uczelnianej, inżynierskiej, licencjackiej hierarchii. Dzień później jesteś bezrobotnym, potencjalnie przyszłym pracownikiem Starbucksa. Prawda? Także to jest jak tak oczywisty sposób osiągnięcie per se jako źródło nagrody jest kłopotliwe, bo gdy coś osiągasz, doprowadzasz pewne ramy do końca i znajdujesz się w sytuacji, gdzie trzeba znaleźć nowe ramy. Także to jest problem. Ale jeśli to, co zamiast tego napotykasz, to rzeczy, które pomogą ci na twojej drodze, to jakby, hej, to super. I stąd bierze się twoja pozytywna motywacja. Także to jest tak bardzo warte przemyślenia. Możesz o tym myśleć przez rok i to będzie wciąż za mało myślenia o tym. A oto, co to oznacza. To w pewnym sensie oznacza, że buddyści mają rację w swoim stwierdzeniu na temat Maya. M-A-Y-A. Co oznacza, że ludzie żyją w złudzeniu. A to, co przez to rozumieją, to masz cel, czymkolwiek ten cel jest. A ten cel nadaje światu istotność. Nie możesz zmienić istotność świata w ułamku sekundy, tylko przez zmianę swojego celu. Możesz to zrobić. Także myślisz, to jest rodzaj złudzenia, bo możesz to po prostu zmienić. Nie chcesz posuwać tego sposobu rozumowania zbyt daleko. Ponieważ nawet jeśli konkretne elementy mogą być zmienione, fakt, że znajdujesz się w jednej z tych ram, nie może być zmieniony. Także musisz znajdować się wewnątrz ram, chociaż masz wybór pomiędzy nimi. Także nadal jest w tym absolut. Czym jest konieczność bycia wewnątrz ram? A to nie jest trywialny absolut. To jest bardzo poważny absolut. Także później myślisz, dobra, wszystkie twoje pozytywne emocje będą odczuwane w odniesieniu do celu. Także wtedy myślimy, przydałoby mi się trochę pozytywnych emocji. To jest dobra rzecz, pozytywne emocje. Powstrzymują zdenerwowanie, rozczarowanie i frustrację. I ból. I robią to wszystko, technicznie to robią. Dlatego gracz futbolowy ze złamanym kciukiem, który chce zdobyć przyłożenie, biegnie tam, wiecie, podczas meczu futbolowego. Nawet mimo tego, że jest to przypadkowy gol, prawda? To jakby, serio, masz zamiar wbiec tam i ryzykować swoją ręką, żeby rzucać kawałkiem świńskiej skóry między jakieś słupki? To jakby, cóż. Możesz powiedzieć tego samego typu cyniczną rzecz o wielu innych rzeczach, które robią ludzie. Ale nie możesz powiedzieć nic cynicznego o tym, że oni muszą coś robić. Także masz punkt, masz swój cel i masz swoje ambicje. A to następnie zmienia świat w potencjalnie pozytywne miejsce. I tutaj jest sedno. I to jest tak świetne. Im większy cel, tym więcej pozytywnych emocji. Także możesz powiedzieć, po co mam sobie tym zaprzątać głowę? Wiesz, po co mam zaprzątać swój czas robieniem czegoś wzniosłego i trudnego? Bo to jest tego warte. Oto dlaczego. Alternatywą jest głupie cierpienie. Bo, naprawdę, bo to, co się dzieje, nie potrzebujesz ram po to, żeby cierpieć. Możesz po prostu tam leżeć, dzień za dniem, i cierpieć, prawda? To proste. To są warunki domyślne. Jeśli nie masz wzniosłych ambicji, wtedy żałośnie cierpisz. A powodem dlatego jest duża złożoność życia, krótkiego, skończonego, pełnego cierpienia i przerastającego cię. Także możesz po prostu leżeć i myśleć o tym. I to jest potworne. I to nie jest pomocne. Po prostu nie jest użyteczne. Wiecie, ludzie często mówią, życie nie ma znaczenia. Nie, to nie jest tak. Źle. Gdyby było bez znaczenia, to by było łatwe. Mógłbyś siedzieć nic nie robiąc. I nie miałoby to żadnego znaczenia. Prawda? Byłbyś jak owca po lobotomii. To po prostu nieistotne. Ale to nie ma miejsca. Kiedy ludzie mówią, że życie nie ma znaczenia, nie to mają na myśli. To, co mają na myśli, to cierpię głupio i mocno i nie wiem, co z tym zrobić. Cierpienie ma znaczenie. To po prostu nie jest ten sam rodzaj znaczenia, którego chcesz. Także jak masz się z tego wydostać? Dostrzegasz podstawy cierpienia, które są bardzo, bardzo, bardzo wysoko. A następnie mówisz, dobrze, muszę zrobić coś, co to uzasadnia. A to nie jest łatwe, bo podstawa cierpienia leży wysoko. Jeśli chcesz coś ze sobą zrobić, powiedzmy, tak, aby warto było istnieć w świecie, wtedy musisz kierować się ku czemuś, co jest tak dobrze zorganizowane, że będziesz mógł powiedzieć, tak, trzęsienia ziemi, nowotwór, śmierć mojej rodziny, rozwianie moich celów, nieunikniona daremność życia, śmierć cieplna wszechświata. Hej, to nie ma znaczenia, to jest tego warte. Dobrze, teraz
Tutaj mamy kolejny komplikujący sprawę czynnik. Także powiedziałem, że są trzy rzeczy, na które możesz natrafić w swoim podążaniu w stronę swojego celu. I powiedziałbym, że jeśli masz zamiar sformułować cel, jeśli chcesz ułożyć plan, patrz na 3 do 5 lat w przyszłość. Bo ponad to dostaniesz coś o nazwie kombinatoryczna eksplozja. I to oznacza, że jest tak wiele zmiennych, że po prostu nie możesz tego przewidzieć. Także planowanie 20 lat do przodu nie ma wiele sensu. Bo co ty do licha wiesz, co wydarzy się za 20 lat? Nic. 3 lata być może. Może jesteś w stanie naszkicować kurs na najbliższe 3 lata. Także nie jest to zły odcinek czasu, aby wziąć go pod uwagę, a następnie rozważyć, jak powinno wyglądać twoje życie, aby było warte coś dla ciebie. Wiedząc również, jaki się staniesz, jeśli nie będzie ono dla ciebie wartościowe. A kim się staniesz, jeśli nie będzie ono dla ciebie wartościowe? Kainem. Taki będziesz. O tym jest ta opowieść, bo Abel jest gościem, który ma cel i dokonuje własnych poświęceń, a Kain jest osobą, dla której, z jego własnej winy, przynajmniej po części, sprawy nie układają się jak trzeba. Także stan domyślny dla nierobienia tego jest czymś w rodzaju narastanie zgorzknienia i rozżalenia, spotrzywającymi je, jakbyś to nazwał, wzmacniaczem smaku morderczego rozgoryczenia, czymś w tym rodzaju, co będziesz wcielał w życie cały czas. I to nie dziwne, bo bez tego, bez czegoś wzniosłego, wzywającego cię, podstawowym działaniem jest głupie cierpienie. I wiesz, jeśli weźmiesz psa i przykujesz go na łańcuchu na posesji i założysz mu obrożę, która jest za ciasna, także wgryza się mu ciągle w szyję, także nie może nawet szczekać. I wiesz, wokół tego jest tylko kurz, a w słońcu jest cholernie gorąco i może nie dajesz mu dostatecznie dużo wody. Wiesz, to nie będzie bardzo szczęśliwy pies, bo jego podstawowe bytowanie to beznadzieja. Cóż, to samo dotyczy ludzi. Także jesteś na swojej drodze do punktu. Widzicie, pamiętacie. Wszyscy pewnie oglądaliście Pinokia, albo słyszeliście o nim. Jedną z naprawdę świetnych rzeczy w Pinokiu jest to, że gdy Geppetto decyduje, że chce, aby jego marionetka była prawdziwą, autonomiczną osobą, wypowiada życzenie do gwiazdy. I to bardzo dziwna rzecz, ale wszyscy to rozumieją, bo nie zauważamy, kiedy rozumiemy rzeczy, które są kompletnie niedorzeczne. Animowany producent marionetek prosi gwiazdę, aby jego marionetka stała się żywa, a wszyscy kiwają głowami. O tak, to ma sens. To jakby, nie do końca. To nie ma żadnego sensu, ale nie o to chodzi. To nie ma sensu w kategoriach, które normalnie utożsamiamy z sensem. To ma pewnego rodzaju metasens i wszyscy wydają się to rozumieć. Także Geppetto robi to. On wznosi swoje oczy ponad horyzont. Także poza zasięgiem tego, co ziemskie, powiedzmy tak, w stronę transcendentnego. A transcendentne mówi z różnych powodów i względów. I możesz zobaczyć transcendentne rozlane nad tobą w formie niebios, które obejmują nas łukiem. To wystarczająco dobre dla naszych potrzeb. I jest tam gwiazda. A gwiazda jest czymś odwiecznym, co świeci w ciemność. Także Geppetto zawiera pakt z transcendentnym. On mówi, zrobię wszystko, co konieczne, aby moje stworzenie stało się samodzielne. I to jest dokładnie taka sytuacja, jaką chcesz przygotować dla siebie. To jakby, dobrze, musisz się zorientować, na którą gwiazdę chcesz się kierować. I musisz się sam siebie spytać. Nikt się ciebie nigdy nie pytał, a jeśli miałbyś wybór, aby uczynić swoje życie wartościowym, jaka jest twoja cena? Czego potrzebujesz? Po prostu dowiedz się, to po pierwsze. Po prostu zapytaj, odpowiesz sobie. Będziesz się bał, bo to jakby, nigdy tego nie będę miał. Obniż wtedy nieco swoje wymagania. Nie proś o 24-metrowy superjacht za jakieś pół roku. To oznacza tylko, że jesteś głupi. Wiesz, to nie ma znaczenia. Po pierwsze, to cię w ogóle nie uszczęśliwi. To po prostu, to nie jest mądre. Powinieneś zadać to pytanie sobie, jak komuś, o kogo się troszczysz. Także wyobraź sobie, że rozmawiasz z 12-letnim dzieciakiem, którego nawet lubisz, myśląc, nie byłoby tak źle, gdyby ten dzieciak miał zacne życie. Także ty też, nie byłoby najgorzej. Wszechświat nie miałby nic przeciwko temu, abyś miał zacne życie. Trochę mniej cierpienia na twoim koncie. Zwłaszcza, jeśli nie wywierasz tego na innych ludzi. Jeśli choć trochę, zmniejszy się cierpienie na twoim koncie. Uczynisz rzeczy nieco lepszymi, gdziekolwiek pójdziesz. Wszechświat prawdopodobnie nie będzie miał nic przeciwko. Także wydaje mi się, że może ci to ujść na sucho, jeśli będziesz dyskretny. Także zapytaj siebie. Dobrze. Następnie, gdy ustaliłeś swój cel i wiesz, gdzie jesteś, wtedy wiesz, co jest dla ciebie dobre, bo to pomaga ci po drodze. I to odbywa się na drodze poznawczej. Nie musisz już o tym myśleć.
Literatura eksperymentalna w tym temacie mówi całkiem jasno. Także na przykład, jeśli określę ten podest jako cel mojego działania, wiecie, wtedy jestem szczęśliwy, gdy zmierzam w jego kierunku, bo oto jest i wszystko działa całkiem nieźle. Ale jeśli określę znak, wyjście, którego wy nie widzicie, że podium jest przeszkodą na drodze do niego, gdy tylko to określę, wtedy podium staje się uciążliwą przeszkodą. I to jest prekognitywne. To dzieje się od razu. To dzieje się błyskawicznie. Także to naprawdę jest to, że twoje istnienie przewija się wewnątrz tych ram. Także to, co jest w tym świetne, to to, że możesz zmienić ramy. To nie oznacza, że możesz żonglować planetami, ani nic takiego. Ale to daje ci pewien zakres nieograniczonego działania w świecie. Kiedy ramy nie działają, wtedy musisz je dopasować, czasem dokonać radykalnej poprawki. Cokolwiek, nie musisz tkwić w cholernej rzeczy, tak jakby to była ideologia, za którą chcesz oddać życie. To jest tymczasowy plan, to jest praca w toku, to jest w programie Future Authoring. To, co polecam ludziom, to aby wykonali go kiepsko, bo nie wykonasz go poprawnie niezależnie od chęci. Wystarczający plan jest o wiele lepszy niż brak planu. Poza tym, wystarczający plan ma plan wbudowany w siebie. Tak, aby plan stawał się coraz wyższy w miarę, jak wcielasz go w życie. Także zacznij po prostu od wystarczającego planu. Także nie musisz się martwić o to, czy jest poprawny. Nie jest poprawny. To nie ma znaczenia. Jest lepszy niż nic. To o to chodzi. Także masz świat podzielony na rzeczy, które czynią cię szczęśliwym, gdy na nie patrzysz, oraz rzeczy, które stają ci na drodze, które wytwarzają negatywne emocje i całą masę nieistotnych rzeczy, ponieważ prawie wszystko jest nieistotne. I tam właśnie kryje się chaos. Chaos kryje się w tym, co nieistotne. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ chaos jest potencjalnie nieskończony. Powstaje pytanie, gdzie go do diaska schować? Cóż, chowasz go w tym, co ignorujesz i możesz go ignorować tak długo, dopóki czynnie nie ingeruje w twoje przemieszczanie się naprzód. Możesz założyć, że nie ma to znaczenia, że nie jest namacalny, że nie ma znaczenia. Jedno i to samo. Ale tutaj jest haczyk. Mamy jeszcze jedną kategorię rzeczy, na które możesz napotkać po drodze. I właśnie tam chaos przebija się na powierzchnię. Także powiedzmy, przemieszczasz się z punktu A do punktu B i zdarza się coś, czego się nie spodziewasz i staje ci na drodze, powiedzmy, że mieszkasz z kimś i może nawet go albo ją lubisz. Nie jesteście małżeństwem. To znaczy, że nie lubicie go albo jej aż tak, bo w przeciwnym razie poprosiłbyś go albo ją o rękę. Ale mniejsza o to. Także 1/4 z was szuka czegoś lepszego, a 3/4 jest w połowie zadowolona. Coś w tym rodzaju. A następnie ta osoba, bo jesteśmy ambiwalentni, gdy chodzi o takie rzeczy. Odkrywasz, albo druga osoba sama mówi, że ma romans. No dobrze, jak masz emocjonalnie na to zareagować? Ta część ciebie, która nie była szczególnie przekonana do tej relacji, jest tym jakby uradowana. 3/4 z was, który jest na wpół zadowolonych, będzie zranionych. I na pewno będziecie sięgać do tej części was podczas dyskusji, nie wspominając o, to nawet ekscytujące, że zawiodłaś moje zaufanie w ten sposób. Także, ale chodzi tutaj o to, to jest dziura. To, co stało się, to jest dziura. Miałeś tę strukturę, po której chodzisz, jak lód, jak cienki lód, po którym można jeździć, a teraz jest w nim dziura. A dziura, my nie wiemy, jaka ona jest głęboka, ale wiesz, że jest tam dziura. Także teraz wprawia cię ona w nerwowość, a może również wprawia cię trochę w podekscytowanie. Bóg jeden wie, co tam jest na dole, ale nie wiesz, co z tą dziurą zrobić, ponieważ ona może bardzo szybko się powiększyć. Być może cały związek był tylko powierzchowny i wszystkie twoje związki były tylko powierzchowne. A powodem ku temu jest to, że jesteś tak płytki, że niemożliwe jest dla ciebie, aby być w związku, który nie jest tylko powierzchowny. A to po części dlatego, że nie zwracasz uwagi na innych ludzi. A po części dlatego, że jesteś złośliwy i samolubny. To jest paskudna do odkrycia rzecz. A może to jest ten rodzaj osoby, którą przyciągasz? To by miało sens, jeśli jesteś tego typu człowiekiem. Także istnieją pewne rzeczy, na które możesz napotkać, które zasadniczo rozklejają cię. A to, co się dzieje, to to, że momenty rozklejania się przenikają w górę całej hierarchii założeń. To jakby jednym z logicznych wniosków zostania zdradzonym w związku jest to, że jesteś prawdziwie złym człowiekiem. No a inną, równie logiczną konkluzją jest to, że osoba, z którą jesteś, jest prawdziwie złym człowiekiem.
A następnym logicznym wnioskiem jest to, że wszyscy ludzie są prawdopodobnie złymi osobami. Wiecie, mam na myśli w skali makro i w skali mikro. Nie możesz nikomu ufać. Nie możesz ufać kobietom. Nie możesz ufać mężczyznom. Nie możesz ufać ludziom. Nie możesz ufać sobie. Wszystko jest katastrofą, jakimś koszmarem. Cóż, wtedy możesz wpaść w chaos. I sposób, w jaki twoje ciało na to reaguje, kiedy... A może spodziewasz się awansu w pracy? Jesteś cały rozpromieniony wizją awansu w pracy. I wchodzisz do gabinetu szefa, bo on chce z tobą porozmawiać i mówi... Wiesz, prześledziliśmy twoje postępy w ciągu ostatnich kilku lat i twoja wydajność była gdzieś pomiędzy przeciętną a zadowalającą. A ponieważ redukujemy etaty, do zobaczenia później. To nie jest podwyżka ani awans. To na pewno dziura, w jaką wpadasz. I pytanie brzmi, co z tego wyciągniesz? Prawda? Jak to ubrać w ramy? Jak wziąć ten wyłaniający się chaos i utworzyć z niego dający się zamieszkać porządek? Nie wiesz tego. Czy cały system kapitalistyczny jest zgniły do szpiku kości? To znaczy, to jest wygodne wytłumaczenie w tych okolicznościach. To na pewno. Czy pracowałeś dla psychopatycznego drania? Czy dokonałeś złego wyboru, idąc na studia? I to była wina twojego ojca, bo nigdy nie robiłeś tego, co chciałeś. Czy to była twoja wina, bo nie przeciwstawiłeś mu się? Może przemysł jest w zapaści, a może to klaps na otrzeźwienie, że powinieneś zacząć robić coś, co odkładałeś. Wiesz, co faktycznie chciałeś robić całe swoje życie. I dlatego jesteś tak marnym pracownikiem na obecnym stanowisku, bo jesteś zgorzkniały i rozżalony na myśl o tym, że nigdy nie robiłeś tego, co chciałeś. Ale nie wiesz tego, bo jest to wszystko naraz. I to jest bardzo stresujące, bo wszystkie te rzeczy naraz to po prostu za dużo. A to są ponowne narodziny chaosu. To jest potop. To jest powrót do początków kosmosu. To jest jeszcze inny sposób, w jaki jest to przedstawiane w mitologii. To jest to, że podróżujesz do samego początku, kosmosu, gdzie nie ma nic, poza nierozróżnionym chaosem. I z tym się właśnie mierzysz. I być może to jest dla ciebie za dużo. I często tak jest. To znaczy, to naprawdę może... To może być traumatyczne przeżycie. To może uszkodzić twój mózg. Wiesz, to za dużo dla ciebie do udźwignięcia. Ale to nieważne. Utknąłeś w tym. Także jak na to zareagujesz? Cóż... Częścią tego są katastrofalne, negatywne emocje. Zamierzasz, i to cię ma ochronić, nie chcesz się ruszyć. Może nie będziesz nawet chciał wyjść z łóżka przez tydzień, ponieważ twoje ciało reaguje tak, jakby podłoga w twoim pokoju była pokryta wężami. Najlepszą dla ciebie rzeczą jest po prostu się nie ruszać. Po prostu zamierać. Nie najlepsza sytuacja, w jakiej można się znaleźć. Ponieważ jesteś bardzo pobudzony, to bardzo, bardzo wyczerpujące fizjologiczne. Nie ma w tym nic produktywnego. Poza tym, że może węże cię nie zobaczą. Ale one już ciebie zobaczyły, także to niezbyt pomocne. Masz w sobie te wszystkie nieodróżnialnie negatywne emocje. Niepokój, strach, ból, gniew, winę, wstyd, ból emocjonalny. Całą paletę katastrof. I może po drugiej stronie, gdzieś tam czai się, Boże, cieszę się, że mam to za sobą, nienawidziłem tego. Zmuszałem się, żeby pójść do pracy każdego dnia. I maleńka część twojej duszy tak strasznie się cieszy, że w końcu zostałem zwolniony. I że ciężko mi to wytrzymać, wiecie, być może nawet nie przyznasz się do tego przed sobą. Bo to by oznaczało, że cały ten czas, jaki spędziłeś w pracy, był tylko utopionymi kosztami zwodzenia siebie samego przez cały czas. To jest ciekawa do rozważenia rzecz. Czasami, gdy znajdujesz się w nieprzyjemnej sytuacji, w której musisz kogoś zwolnić, wiesz, czasem zwolnienie go jest najlepszą rzeczą, jaka może mu się zdarzyć. Co nie oznacza, że powinieneś iść w świat i jakby radować się z tego. Chociaż spotkałem bardzo niezgodnych ludzi, których faktycznie cieszyło zwalnianie pracowników. Opowiem wam o tym historię za jakiś czas, bo to jest dosyć ciekawe. Ale wiecie, czasem gdy tylko ktoś człapie wśród innych w pracy i wykonuje ją tak żałośnie i beznadziejnie, jak tylko mogą sobie to wyobrazić, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić z nimi i dla nich zrobić, jest powiedzieć: wiesz, zawalasz w tym temacie. I to nie oznacza, że zawalasz wszystko inne w całym świecie. Także być może po prostu powinieneś przyjąć do wiadomości ten cholerny błąd i pójść spróbować czegoś nowego. To znaczy, to jest przerażające dla ludzi. Wiem, że tego nienawidzą i w ogóle. Ale czasem jest to lepsze niż alternatywa, jaką jest po prostu powolna śmierć w męczarniach. Tutaj jest śmieszny sposób patrzenia na to. Powiedzmy, że od razu wpadasz w tę dziurę, która jest pod wszystkim. I trafiłeś na anomalię, której nie rozumiesz. I mówisz, z czego jest zrobiona anomalia? Tak naprawdę, wiem, to dziwny sposób myślenia o tym. Wiecie, ponieważ nie jest to coś, o czym można powiedzieć, cóż, zostawmy to tak, to jest przenośnia. Z czego jest zrobiona ta anomalia? Jest zrobiona z uduchowionej materii. A oto dlaczego. To jest coś, czego nauczyłem się po części od Piaget.
Mówimy, że jest ona zrobiona z materii. Bo oczywiście to jest świat, materia. I świat jest również tym, co ma znaczenie. Także to dość ładny dualizm. Ale jest również złożona z ducha. Bo kiedy natrafisz na anomalię i podążasz króliczą norą, schodzisz do podziemia, które znajduje się pod wszystkim, na czym polegałeś. Uczysz się tam czegoś. Także to, co tam jest, to informacje. I może to jest o wiele więcej informacji, niż byś chciał. Ale to są informacje. I co możesz zrobić z informacjami? Możesz się doinformować za pomocą informacji, prawda? Możesz się poddać formacji za pomocą informacji. To też jest pożyteczne. Także możesz myśleć, cóż, jesteś psychę. Może nie jesteś duchem. Wszystko zależy od tego, czy jesteś materialistą, czy nie. Ale możemy przynajmniej powiedzieć, że jesteś psychę. Pytanie brzmi, z czego składa się twoja psychę? Z całą pewnością ma materialną kanwę. Ale materia okazuje się być rozłożona w pewien szczególny sposób. I to jest porządek informacyjny. Także gdy spadasz do podziemia, tego, co jest poniżej wszystkiego, i napotykasz nieujawnione jeszcze informacje, to, co możesz zrobić, to wzbogacić swoją psychę. Możesz wzrastać w duchu. Bo to, co robisz, to wzięcie nowych informacji i włączenie ich. To jakby zjedzenie jabłka, które zjedli Adam i Ewa. Wcielasz to i sprawia, że jest ciebie więcej. To nie jest metaforyczna albo metafizyczna hipoteza. To nic innego niż, cóż, to się dzieje, gdy dzieci się uczą. Pomyśl, co się dzieje. Dziecko ma 3 lata. Ma dość prymitywne wyobrażenie o świecie. Jest również dość prymitywną istotą ludzką. Ma wszystkie składowe elementy, ale nie wyróżnia się jeszcze w żaden szczególny sposób. To wszystko nastąpi w przyszłości. Także co robi dziecko? Odkrywa. Co odkrywa? Rzeczy, których nie rozumie. Tam są informacje, bo ty już rozumiesz to, co rozumiesz. Tam nie ma nic nowego. Idziesz po to, czego nie rozumiesz. Tam są informacje. I z tych informacji wytwarzasz świat na wyższym poziomie. I swoje ja na wyższym poziomie. Także z walki z zamieszkującym podziemia smokiem chaosu wytwarzasz ducha i materię. I to robisz schodząc do podziemia. Także, jeśli cię to nie zabije, albo jeśli nie sprawi, że będziesz sobie życzył śmierci, co prawdopodobnie nastąpi, ale jest w tobie wiele rzeczy, które muszą tam umrzeć. Także może nie jest to aż taka zła rzecz. Bo jeśli byłeś w tym związku, który skończył się zdradą, że coś jest nie do końca w porządku, prawda? Coś poszło, a powodem, dla którego to mówię, jest, cóż, to swojego rodzaju moralizatorstwo. To jakby, nie mam nic przeciwko moralizowaniu dla tych, którzy nie zauważyli. Ale to nie jest sprawiedliwa ocena, bo ty grasz w głupią grę. To jakby mieszkasz z kimś w wierności. To jest ta gra, prawda? Ty określiłeś zasady. Z tą grą wiąże się moralność. Moralność stanowi zasady tej gry, a następnie ta rzecz upada w niewierność. To jakby źle zagrałeś w tę grę, albo to była niewłaściwa gra. Jedno z tych dwóch. To jest jedno z tych dwóch. Ty wybrałeś tę cholerną grę. I decydując się na grę, nie możesz nagle powiedzieć, nie, to nie są te zasady. To jakby, tak, tak. Jeśli decydujesz się na grę, decydujesz się na zasady. Jeśli popełniłeś błąd w przestrzeganiu zasad, wtedy przegrałeś. Możesz powiedzieć, mogę wybrać inną grę. To jakby, nie obchodzi mnie, jak rozwiążesz problem. Nadal tkwisz w problemie. To jest zasadniczo moralny problem. I być może wymagana jest pierwszoligowa przeróbka, aby go naprawić. Także jesteś w punkcie A, starając się dostać do punktu B. A to nie zdaje egzaminu. Natrafiasz na anomalię. Nie dostajesz się do punktu B, to na pewno. Jako student medycyny musisz napisać MCAT, który jest egzaminem, jaki trzeba zdać przed przyjęciem. I łapiesz się w 25. centylu. Nie wiem, kim jesteś, ale nie jesteś adeptem medycyny. I być może nigdy nie byłeś, prawda? I to jest ten cios, ludzie. Także, kim do diabła jesteś? Nie wiesz. Załamujesz się. Dokładnie tutaj. Ten motywacyjny konflikt. To miejsce motywacyjnej i emocjonalnej niepewności. I ogromu informacji, prawda? To jest miejsce przemiany. To jest feniks, który się spala. To spalanie się feniksa parzy. To jest podróż do podziemia. To jest podróż do piekła. To naprawdę może być podróż do piekła. Bo może się okazać, że powodem, dla którego twój partner cię zdradził, albo nie dostajesz swojego cholernego awansu, jest to, że coś jest na serio nie tak z tobą. I mam na myśli nie to, że nie wiesz, co robisz. Mam na myśli to, że 25% ciebie na serio dąży do rzeczy, które nie są dobre. Także wpadłeś do podziemia i dowiadujesz się, że oho, Boże, dostałem dokładnie to, ku czemu zmierzałem. Albo dostałem dokładnie to, ku czemu zmierzała najgorsza część mnie. I ta najgorsza część to jest coś, co trzeba wysprzątać. I to nie będzie łatwe, ponieważ uczepiło się to mnie, jak coś zajadłego, jak coś strasznie zajadłego.
Bawiłem się tym przez bardzo długi czas i może nie umiem już tego nawet od siebie odczepić, także to nie jest szczególnie zabawne. I widzisz takich ludzi na psychoterapii bardzo często, albo widzisz ich snujących się po ulicach, jak kompletnie tragiczne, zaledwie cienie samych siebie. Wiecie, ponieważ spadli do podziemia i skończyli w piekle. Nie ma stamtąd drogi wyjścia. Także to są ludzie, których zwykle omijasz szerokim łukiem, kiedy idziesz ulicą. Także jesteś tutaj, w podziemiu, prawda? Tam, gdzie jest ukryta informacja. Po prostu zbyt wiele tych informacji. A to jest to. To ta sama rzecz. To jest ta sama rzecz. Dlatego opowieść o Adamie i Ewie jest archetypowa. Prawda? Ponieważ my zawsze wchłaniamy coś nowego, co wpycha nas w nową fazę samoświadomości. I to zawsze jest katastrofalna demolka naszego obecnego, naszego minionego raju. Niewystarczający, jaki by ten raj nie był, coś nadchodzi, aby go zniszczyć i wytrąca spod nas podpory. I to jest podróż do podziemia. Z warownego ogrodu do chaosu. Także, czym to wszystko jest? Cóż, można to budować na wiele sposobów. To jest przemiana ram, to jest warowne miasto, ma w sobie wyrwę, bo wszystkie warowne miasta mają w sobie wyrwy, bo wszystko jest niedoskonałe, tam właśnie pojawia się chaos i być może wybierzesz się tam jak bohater, aby walczyć z chaosem i otworzyć te ramy. To jest twoje zadanie i być może ujawnisz jakieś informacje, gdy będziesz to robił. A może nawiążesz relacje? Także to jest podróż. Ramy, uszkodzenie, chaos. Dobrowolne stawienie mu czoła. Odtworzenie świata. A to jest ludzka egzystencja. I miejmy nadzieję, że nie jest tylko liniowa. Następuje skokowo, prawda? To znaczy, ty, wyłaniający się w konsekwencji swojej ostatniej tragedii, jest wszystkim, czym byłeś przed nią, plus coś więcej. I to składa się na coś, co mógłbyś opisać jako możliwy do zmierzenia postęp. I to jest kolejny argument przeciw relatywizmowi moralnemu. Bo jeśli możesz zrobić wszystko, co robiłeś do tej pory, i jeszcze trochę więcej, możemy to zdefiniować jako lepsze. To nie jest zła definicja. A następnie mamy ruch ku górze. To, co starasz się zrobić, to rozróżnić świat i rozróżnić siebie. I ilekroć przechodzisz przez jedną z rewolucji, miejmy nadzieję, że obie te rzeczy mają miejsce. A następnie w tej historii jest morał, a mianowicie zrób to dobrowolnie i może nie czekaj, aż przydarzy ci się katastrofa. Miej oczy otwarte i kiedy coś idzie trochę nie tak, co mógłbyś naprawić, napraw to. Nie mów, nie, to nie ma znaczenia. Może to ma znaczenie, może to jest materiał, może to jest właśnie materia, z której powinieneś być utkany, może to jest materia, z której powinien być utkany świat. Także jeśli część ciebie mówi ci, że to jest istotne, to, co to oznacza, to to, że ta część mówi ci, że jest w tym coś, czym potrzebujesz się zająć. To oznacza mówienie, że rzeczy mają znaczenie. Słowo materia po angielsku naprawdę mnie fascynuje, bo ono ma te dwa dziwne znaczenia, prawda? Bo jest materia, z której wszystko jest zbudowane. Jak sądzą materialiści, że wszystko jest z niej zbudowane, a to jest tylko martwa materia. A następnie jest materia w sensie znaczenia, z której zbudowane jest życie, która jest tym, co ważne. I od czasu do czasu, gdy przemierzasz życie, coś ma znaczenie, wzywa cię. I to jest nieodkryty świat, starający ci się objawić. I jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić temu objawić się. I być może to, co się stanie, niewielka zmiana kształtu, jest jedynym, co musi się wydarzyć. Nie musisz spalić się całkowicie do cholernego jaja i odrodzić się z popiołów jak piskle. Może wystarczy naprawić troszkę coś, co poszło w tobie nie tak. Także możesz przejść przez ten cykl ciągłych mikrośmierci, zamiast czekania na katastrofę, która może cię posłać tak głęboko w dół, że nie będziesz w stanie mógł się pozbierać. Jedyne, co musisz zrobić, to zwracać uwagę na to, co ma znaczenie. I cały twój system nerwowy robi to dla ciebie. Masz cel, coś się dzieje, to ma znaczenie. Także, co powinieneś z tym zrobić? Powinieneś to naprawić, powinieneś się tym zająć. Dlatego to cię wzywa, wyglądając jakby miało znaczenie. I mówi, tutaj jest nieokreślona cząstka świata, która chce ci się objawić, jako w pełni ukształtowany byt. I wzywa cię, byś to zrobił. Jeśli to zignorujesz, będzie narastać. Jeśli urośnie, zmieni się w smoka chaosu. I zaczeka, kiedy nie będziesz w pełni sił. I wtedy cię pożre.
I to jest alternatywa. Także to wygląda na zły plan. Chyba, że lubisz być mielonką. Także to jest długie wprowadzenie do Noego. Ale potrzebujemy tego, bo bez tego nie zrozumiemy tej opowieści. Także, ponieważ to o tym jest ta opowieść. I teraz możemy przejść przez tę opowieść dość sprawnie. Chociaż nie wygląda na to, abyśmy mieli przerobić ją całą dzisiaj. Dobrze, zacznijmy kolejną część Księgi Rodzaju. To następuje od razu po Kainie i Ablu. I to jest krótka opowieść. To na początek. Tylko urywek. Nazwałem go Olbrzymy Ziemi. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, także to jest po Kainie i Ablu, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im tylko się podobały. Wtedy Bóg rzekł, nie może pozostawać mój duch w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Wiele było różnego rodzaju prób, aby zinterpretować te kilka raczej zagmatwanych wersetów. Ale ja patrzę na to jako na odblask klasycznego rozwoju mitologii bohatera, który jest, i to jest swego rodzaju nostalgia za przeszłością. Jedną z rzeczy, którą Mircea Eliade wskazał, było to, co się dzieje z ludzką pamięcią w kulturach prepiśmiennych, ponieważ nic nie zostaje zapisane. To, co powinno być zachowane, ulega amalgamacji. Także wyobraźmy sobie, że masz kulturę, która bazuje na rybołówstwie, powiedzmy. Także musisz być dobrym rybakiem. I wiesz, istoty ludzkie, które używają prostych narzędzi, aby łapać ryby, są niesamowicie dobrymi rybakami. Wiedzą prawdopodobnie każdą cholerną rzecz, jaką jesteś w stanie sobie wyobrazić o rybach, bo w przeciwnym razie by umarli. Także to naprawdę istotne, aby nauczyć się wszystkiego o rybach. Być może łowili ryby przez jakieś 13 tysięcy lat, albo coś w tym stylu. Narosło przy tym wiele wiedzy. Także pytanie brzmi, kto nauczył ludzkość łowić ryby? A odpowiedzią jest, kawałki indywidualnych osób na przestrzeni historii. Ale nie będziesz pamiętał o cholernych kawałkach. Składasz je wszystkie razem w amalgamat bohaterskiego rybaka, prawda? Gościa, który ustawił schemat poprawnego łowienia ryb. Czymkolwiek ten schemat okazuje się być. Jedną z praktyk może być, nie wyłapuj wszystkich ryb, bo nic nie zostanie na przyszły rok. Coś w tym stylu. Ale wszystkie te kawałki odkryć zostają stopione w postać bohaterów przeszłości. I to, co robisz jako rybak, to odgrywanie heroicznego rybaka z przeszłości. Także idea, że byli tam mocarze mający sławę, albo bohaterowie w przeszłości, jest po prostu fragmentaryczną, jakbyś to powiedział, po prostu fragmentem tego cyklu pomysłów, że w odległej przeszłości istniały potężne istoty ludzkie, które ustalały porządek istnienia. I byli oni synami Boga, którzy brali córki człowiecze za żony. Także to też jest interesujące, bo wiemy, że bardziej pewni siebie mężczyźni mają nieproporcjonalnie większe szanse, aby zostawić potomstwo. Także to jest całkiem rozsądny sposób opisania tych okoliczności. Przechodząc do potopu, to jest Eliade, który napisał książkę Historia wierzeń i idei religijnych, którą mocno polecam. To jest trzytomowy zestaw, dobrze się czyta. I to jest genialny, bardzo mi się podoba. I oto, co Mircea Eliade miał do powiedzenia o micie potopu. Jak powszechnie wiadomo, od publikacji zbiorów André, Usenera i Frasera, który napisał Złotą gałąź, mit ulewy, powodzi, jest rozpowszechniony niemal wszędzie. Udokumentowany został na wszystkich kontynentach, choć bardzo rzadko w Afryce, zwłaszcza na pustyniach. To nie jest zaskakujące. I na różnych poziomach kulturalnych określona liczba wariantów wydaje się być wynikiem rozpowszechnienia, raczej niż spontanicznego odtworzenia. Najpierw z Mezopotamii, później z Indii. Jest równie prawdopodobne, że jedna albo kilka katastrofalnych ulew dały początek baśniowej narracji.
ale ryzykownym byłoby wyjaśnianie tak rozpowszechnionego mitu przez zjawiska, dla których nie znaleziono potwierdzenia w śladach geologicznych. Eliade napisał, że dość dawno temu, wydaje mi się, że w latach 80., może w 70., ale od tego czasu faktycznie było całkiem sporo dowodów opublikowanych w różnych księgach na istnienie katastrofalnych powodzi, które wydarzyły się orientacyjnie w okresie zapamiętanym przez, ogólnie mówiąc, pamięci cywilizacji ludzkiej. Indianie z zachodniego wybrzeża, dla przykładu, jak sądzę, to nie jest właściwe wyrażenie, z zachodniego wybrzeża. Nie wiem, jak to powiedzieć. Znam snycerza z plemienia Kwakwala, który opowiedział mi opowieść o potopie. I mają opowieść, która jest niemal identyczna z historią Noego. Poza tym, że oczywiście zawiera gigantyczne kanu. Ale to jest ta sama historia. Wypuszczają, jeśli dobrze pamiętam, kruka. Ale Noe też wypuszcza najpierw kruka, a następnie gołębia, gdy potop ma się ku końcowi. I zawiera również zagadnienie wieży Babel. Ta sama opowieść. Wszystkie kanu zbierają się razem. To nie jest jedno wielkie kanu, ale cała masa kanu razem, aby przetrwać potop. A następnie kanu rozdzielają się i odpływają po całym świecie. I dlatego ludzie są wszędzie na świecie. Także ta opowieść jest dość szeroko rozpowszechniona. Ale wiecie, były powodzie w Ameryce Północnej nie tak dawno temu. Były powodzie, możecie poszukać, Missoula, 13 do 15 tysięcy lat temu. A lud Kwakwala był na zachodnim wybrzeżu przez jakieś 13 do 14 tysięcy lat. Także wiecie, tradycję ustną można zachować przez bardzo, bardzo długi czas. Myślicie, że nie, ale tradycyjne społeczności się nie zmieniają. Dlatego są tradycyjne. Także mają te same opowieści, przekazywane pokoleniom. Pamiętają te same historie. Także Missoula. Powodzie, które były konsekwencją topnienia lodowców, jak ustalono, uwolniły, odkryto, że było ich 55, między 15 tysiącami a 13 tysiącami lat temu. Uwolniły masy wody, osiągające 15-krotną objętość Amazonki. Także to są pierwszoligowe powodzie. A następnie Sears w 2008 roku opublikował badania Zmiana klimatu i polodowcowe rozpowszechnienie ludzi w południowo-wschodniej Azji. Twierdząc, że wielokrotne powodzie szczególnie doświadczały południowo-wschodnią Azję, między 15 a 7 tysiącami lat temu. Także Eliade może się nieco mylić w mniemaniu, że nie było geologicznych śladów po takich katastroficznych powodziach, ale to nie ma znaczenia, bo my nadal patrzymy na to z perspektywy psychologicznej. I to jest w porządku. Większość mitów o potopie wydaje się w pewien sposób formować część kosmicznego rytmu. Stary świat, zaludniony przez upadłą ludzkość, zostaje zanurzony pod wodami. A jakiś czas później nowy świat wynurza się z wodnego chaosu. W dużej liczbie wariantów potop jest wynikiem grzechu istot ludzkich. Czasem wynika tylko z życzenia istoty boskiej, aby położyć kres ludzkości. Główne przyczyny leżą zarówno w grzechach ludzi, jak i w zużyciu się świata. To jest genialna analiza, a po części dlatego, że stawia, nakreśla tę uroczą paralelę między, co wspomniałem nieco wcześniej, między faktem, że sprawy idą ku gorszemu same z siebie. Ale możesz ten proces przyspieszyć przez niezwracanie żadnej uwagi. Wiesz, także jeśli jesteś w związku, wiecie, związki wymagają bardzo dużo uwagi. Nie wiesz, co trzeba naprawić, bo zaczynasz nabierać coraz więcej dystansu do osoby, z którą jesteś w związku. A następnie to zaczyna się wiązać z odrobiną niechęci. Miejmy nadzieję, że nie od razu, ale odrobiną niechęci. A może odrobiną, jakimś dystansem emocjonalnym. I czujesz to. I myślisz, cóż, ciężko powiedzieć, co myślisz, ale czujesz to. Wiesz, że to się wykluło. Także wtedy masz szansę, w tym momencie, aby to naprawić. Cokolwiek poszło nie tak. I to by wymagało nieco obróbki po stronie was obu. Może jedna osoba bardziej niż druga. Ale niezależnie, wymaga to poważnej dyskusji. Popatrz, zauważyłem, że to się działo. I może to ty, może ja. Raczej powinniśmy to ustalić. Bo jeśli to ty, to by było wygodne i w ogóle. Ale jeśli to ja, to chciałbym to naprawić. Bo wtedy by to było naprawione. Dlatego słuchasz swojego partnera i oni mogą ci powiedzieć, że jest w tobie coś głupiego, o czym nie wiesz. Jeśli mógłbyś to naprawić, wtedy nie byłbyś już w ten sposób głupi. To jest naprawdę jedna ze szczerze użytecznych rzeczy w posiadaniu partnera. Bo naprawdę, chcesz być głupi i powtarzać swoje błędy bez końca, do kresu swojego życia? Wiem, że wygodniej jest to robić, niż mieć nokautującą, wyczerpującą kłótnię dokładnie na temat tego, dlaczego jesteś głupi i jak możesz to naprawić. Ale nadal lepiej jest mieć tę kłótnię. Także główne przyczyny leżą zarówno w grzechach ludzi, jak i w zużyciu się świata. Grzechy są tam zasadniczo albo aktami woli, gdy ludzie robią rzeczy, o których wiedzą, że są złe, albo zaniedbują wykonanie rzeczy, o których wiedzą, że byłyby dobre.
To nie ma tak naprawdę znaczenia. Grzech dobrowolnego uczynku jest zwykle osądzany bardziej surowo w tradycji judeo-chrześcijańskiej, ale wydaje mi się, że może być to nieco błędne, bo grzechy zaniedbania mogą być prawdziwą katastrofą. Także to jest idea potopu. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Także mamy tę ideę, że osądzający byt zatopi cię, jeśli będziesz trzymał się swoich zwodniczych ścieżek. To wydaje się nieco... To jest jeden z przykładów Jehowy pokazującego się od srogiej strony w Starym Testamencie. Nie czegoś, co współcześni ludzie łatwo by zaakceptowali, bo my lubimy naszego Boga nieco oswojonego, tak to określmy. I niestety to raczej nie ma skłonności, aby tak działać. Ale często myślałem o reakcji w Ameryce Północnej na huragan w Nowym Orleanie. Bo można to czytać na dwa sposoby, prawda? Jednym jest matka natura. Miała mały epizod, wysłała huragan na Nowy Orlean i zmiotła wszystkich z powierzchni. Czy to nie jest tragedia? Czy to nie jest przykład naszej kruchości w obliczu sił natury? Ale można to czytać w inny sposób. Może to jest niesprawiedliwe, ale zróbmy to dla zilustrowania przykładu. Wiecie, Holendrzy budowali tamy, aby trzymać ocean w ryzach. I są w tym dosyć dobrzy, bo ich kraj jest głównie na poziomie morza. Okazuje się, że jeśli pojedziesz do Holandii, to nie jest ona pod wodą. Także ich tamy działają. Także Holendrzy są bardzo zorganizowanymi ludźmi. I lepiej niech tak będzie, bo ich kraj powinien być pod wodą. Także lepiej bądź zorganizowany, jeśli twój kraj może się znaleźć pod wodą. Oni są bardzo zorganizowani i mają zasadę dla swoich zapór. Starają się oszacować najgorszy z możliwych oceaniczny sztorm, który może nadejść za 10 tysięcy lat. I upewniają się, że tamy to wytrzymają. Cóż, z tego co przeczytałem, inżynieryjny trzon armii w Nowym Orleanie budował te tamy na sztormy co 100 lat. A to nie jest za dobre, bo my żyjemy około 80 lat, powiedzmy. To oznacza, że prawdopodobieństwo, że jeden z tych sztormów się nawinie w ciągu naszego życia jest cholernie wysokie. Także to być może nie było najmądrzejsze planowanie, zwłaszcza, że część Nowego Orleanu leży pod poziomem morza, a następnie Mississippi jako stan, który jest dość dobrze znany z korupcji. Także możesz również powiedzieć, że olbrzymie ilości pieniędzy, czasu i zasobów, które mogły, powinny i były planowane na odniesienie się do tych problemów, nie zostały. Także nadszedł huragan i, o mój Boże, czy to nie była katastrofa naturalna? I pytanie brzmi, co czyni cię tak cholernie pewnym, że była to katastrofa naturalna? Prawda? Bo jeśli infrastruktura byłaby właściwie utrzymana i zbudowana według wytycznych, które z całą pewnością były technicznie możliwe i były w dłuższej perspektywie faktycznie tańsze do zbudowania i wszyscy o tym wiedzieli, a huragan nadszedł i zmiótł miasto z powierzchni ziemi. Dlaczego uważasz to za katastrofę naturalną? Dla mnie jest to naturalny przykład, jeśli myśleć o tym w kategoriach metaforycznych, osądzającego Boga, decydującego, aby użyć potopu, aby przekazać lekcję moralności. I możesz powiedzieć, to dość ostre. Co z tymi ofiarami powodzi? To jakby, tak, cała ta powódź była dość ostra. Także wskazanie, że są kroki, które można było podjąć, jak również to, że wątpię w to, czy zostały wyciągnięte wnioski. Mimo tego, że teraz każdy dokładnie wie, co się stało. Możesz wziąć pod rozwagę diagnozę. Ale to nie ma znaczenia, bo to, co naprawdę staram się wam powiedzieć, to, jak opowieści mitologiczne zgodziłyby się z tym. Możesz opowiedzieć historię o matce naturze, okazującej swoją katastroficzną potęgę i potencjał wywoływania tragedii. Albo możesz opowiedzieć inną historię o totalnej zapaści ludzkiej struktury społecznej i ludzi na poziomie jednostkowym z powodu korupcji, aby odnieść się do problemu, o którym wszyscy wiedzieli. Także to jest dobry przykład tego, jak nadchodzi potop, gdy nie zachowujesz się poprawnie. Wiecie, jedną z rzeczy, która jest ciekawa w Starym Testamencie i ludziach, którzy go napisali, jest to, że jeśli nadszedł potop, to oznacza, że nie byłeś przygotowany. To jest zasada. To jest axiom a priori. Zatopiło cię? Hej, nie byłeś dostatecznie przygotowany. Skąd to wiesz? No, bo zostałeś zatopiony, prawda? To jest dowód. I możesz powiedzieć, nie, to nie jest zbyt uczciwe, ale nie o sprawiedliwość chodzi. Chodzi o to, czy chcesz zostać zatopiony ponownie, czy nie.
Bo sprawiedliwym byłoby ustalenie tego, dlaczego zostałeś zatopiony, a następnie naprawienie tego, by nie stało się to ponownie. A to jest moralnie właściwa rzecz do zrobienia, kiedy myślisz o moralności, jako o kroczeniu ścieżką, która jest najbardziej odpowiednia, aby dostać się do celu, o którym myślisz, że byłby najbardziej właściwym celem. Cytat. Tylko przez fakt, że istnieje, co oznacza żyje i tworzy, kosmos stopniowo niszczeje i wreszcie ulega rozkładowi. To jest powód, dla którego musi zostać odtworzony. Innymi słowy, potop w skali makrokosmicznej realizuje to, co symbolicznie zakreślone jest podczas obchodów Nowego Roku. Koniec świata i koniec grzesznej ludzkości, aby umożliwić nowe stworzenie. Koniec cytatu. To jest ciekawe. Dużo informacji upakowanych jest w tych kilku zdaniach, które napisał Eliade, ponieważ on również w mezopotamskich rytuałach Mezopotamczycy odgrywali rozpad królestwa w chaos, zasadniczo podczas obchodów Nowego Roku. To jest coś podobnego do tego, co robisz, podejmując noworoczne postanowienia, bo to jakby nasza skłonność do postanowień noworocznych to jest zredukowany rytuał. I nie mam na myśli, że jest to złe. To po prostu reinscenizacja czegoś o wiele bardziej doniosłego. Także ideą było, Mezopotamczycy wyprowadzali swojego cesarza na zewnątrz, poza mury miasta raz do roku i kazali mu klękać. Zabierali mu wszystkie regalia, uderzali go rękawicą w twarz, jeśli pamiętam dobrze. Kapłan tego dokonywał i zmuszali go do wymienienia wszystkich sytuacji, których nie był w ubiegłym roku dobrym cesarzem, kiedy nie był dobrym Mardukiem, bo tym miał być na ziemi. To ten gość z oczami dookoła głowy, wypowiadający magiczne słowa, przekształcający chaos w porządek. To miał za zadanie cesarz. Także pytaniem było, dobra, jesteś cesarzem. Miej trochę pokory, bo nie jesteś wcielonym Bogiem. Prawdopodobnie popełniłeś jakieś błędy. Czy możesz pomyśleć o jakichś przypadkach z minionego roku, gdy nie wykorzystałeś każdej możliwości, jaką mogłeś, aby zabrać się za chaos i przemienić go w dający zamieszkać porządek? To jest warte przemyślenia. O tym myślisz, gdy robisz noworoczne postanowienia, mimo tego, że o tym nie wiesz. Czy możesz być lepszym człowiekiem? Czy możesz być lepszym człowiekiem w nadchodzącym roku? Cóż, możesz wyobrazić sobie potop, a następnie przywrócić się do pionu, a następnie przygotować się na niego. I być może jesteś w stanie go odroczyć. A to oznacza również, że nawet jeśli go nie odroczysz, możesz po nim żeglować. A to jest faktycznie historia Noego, bo to, co się dzieje z Noem, to to, że on widzi, że sprawy nie mają się dobrze. Nadchodzi potop. I Bóg być może daje mu znać. I w historii jest powiedziane, że Noe chodził z Bogiem. Pamiętacie? To robił Adam, zanim stał się we wszystkim samoświadomy. Chodził z Bogiem. Porozmawiamy o tym więcej następnym razem. Ale to, co to być może oznacza, to Noe był prostolinijny i zorganizował się. Jego relacje rodzinne były dobre, bo również to jest opisane, że wszystkie jego czynniki działały. Także patrzył nieco dalej w przyszłość niż ktoś, kogo wzrok był kompletnie przysłonięty przez mgłę i chaos. I możesz powiedzieć, że sprawy nie zapowiadały się zbyt dobrze. Także przygotował się na to. I ponieważ przygotował się na to, cóż, sprawy potoczyły się dla Noego całkiem dobrze. Mimo tego, że potop nadszedł. To jest całkiem ciekawa rzecz. Bo to jest problem nieoznaczony w ludzkim istnieniu. Jak wielki musiałby być huragan, by zmieść Nowy Orlean, gdyby wszyscy byli przygotowani? Nie zmieciesz Holendrów, to byłby ciężki orzech. Musiałbyś ukręcić naprawdę potężny huragan, żeby naruszyć ich tamy. Cóż, jak starannie obroniłby się Nowy Orlean, jeśli nikt w ratuszu i w parlamencie stanowym nie byłby skorumpowany? Cóż, koniec problemu huraganu, ponieważ wiemy, jak sobie z tym radzić, jak to robić. I to samo można zastosować do twojego życia, bo potopy nadchodzą, możesz być tego cholernie pewien. To jest absolutnie, stuprocentowo pewne. Niektóre z nich będą osobiste, niektóre będą rodzinne, inne społeczne, polityczne i ekonomiczne. To jakby, ale czy będą one dla ciebie katastrofą? Czy będziesz po nich żeglował? Czy przygotujesz się? Bo pierwszą rzeczą może być, czy jesteś pozbierany na tyle, żeby wiedzieć, że nadchodzą z dostatecznym wyprzedzeniem, aby podjąć stosowne kroki. Może zejście z drogi, może po prostu nie idź tam, gdzie będzie potop. To jest prosta rzecz. Ale może nie jesteś w tak luksusowym położeniu. Może to będzie katastrofa. Może ktoś w twojej rodzinie zachoruje naprawdę, naprawdę poważnie. Prawda?
I może jest tylko wąska ścieżka przez to, tak, aby nie wszystko się rozpadło, by nie skończyło się rozwodem, aby nie skończyło się śmiercią, żałobą, nie skończyło się katastrofą, ale margines błędu jest jakby praktycznie zerowy i każda niedoskonałość, jaką wniesiesz w tę sytuację, zwiększa prawdopodobieństwo, aby zmienić ją w coś nieodróżnialnego od piekła. I to nadchodzi i zmierza w twoją stronę, z całkowitą pewnością. Także możesz pomyśleć, skoro zmierza w moją stronę, może najlepszą rzeczą jest doprowadzić się do porządku. Tak, że gdy nadejdzie, będzie to najmniejsza z możliwych doza okropieństwa. Także zakończę historią. To była dla mnie bardzo doświadczająca historia. Moja teściowa cierpiała na otępienie czołowo-skroniowe. Rozwijało się u niej, gdy była dość młoda. Miała jakieś 55 lat, coś w tym rodzaju. Jej mąż, który był bardzo ekstrawertycznym facetem z sąsiedztwa, dorastałem w małym mieście, wszyscy go znali. Był charyzmatyczny, pił za dużo. Charyzmatyczny, dobry przedsiębiorca. Dość zapadająca w pamięć osoba, prawdziwie charakterny. Ale niezbyt rodzinny człowiek, pomimo tego, że utrzymywał swoją rodzinę bardzo dobrze. Ale gdy jego żona zachorowała, naprawdę się nią zajął. To było coś, to nie jest zabawa, zajmować się kimś, kto ma Alzheimera, ze wszystkich względów i powodów, bo oni ci są zabierani kawałek po kawałku. To nie jest ładne. I to jest również trudne, prawda? Nie tylko to jest katastrofa, ale również jest ciężkie. Jezu, On wszedł w to po prostu idealnie. I to było o wiele mniej okropne, niż mogłoby być. O wiele mniej, to była tylko tragedia, to nie było piekło. I potem, gdy ona zmarła, i rodzina mojej żony okazała się radzić sobie nieźle przy okazji tej śmierci. Siostra mojej żony jest pielęgniarką w hospicjum. I musisz być niezłym twardzielem, żeby być pielęgniarką w opiece paliatywnej. Możesz to zrobić, to jest dość ciekawe, bo to oznacza, że możesz tam iść i nawiązywać relacje z ludźmi w ostatnich fazach ich życia. To są szczere relacje. I ludzie przy tobie umierają non-stop. A mimo tego ona jest kompetentną, żywą, czujną, zabawną osobą. To jakby kciuki w górę dla niej. To jest ktoś, na kim możesz polegać w czasie tragedii. Jej druga siostra jest farmaceutką. A moja żona była wolontariuszką w hospicjum. Jest bardzo dobra w zajmowaniu się ludźmi, którzy faktycznie nie są dobrego zdrowia. Także byliśmy tam, gdy zmarła moja teściowa. I oczywiście możecie sobie wyobrazić, oto sytuacja z nadłoża śmierci. Moja teściowa umiera, a wszyscy skaczą sobie nawzajem do gardeł. Jeśli myślisz, że to rzadkość, to znaczy czas przejrzeć na oczy. To jest bardzo częste. I to nie jest tylko tragedia. To jest piekło. I może jesteś w stanie przetrwać tragedię, ale nie jesteś w stanie przetrwać piekła. A w tej sytuacji nie to się stało. Wszyscy zgromadzili się razem. I to, co się stało, to ona umarła. Ale to, co było tak ciekawe, to to, że rodzina faktycznie zebrała się razem. Jeszcze bliżej w wyniku tego. Chociaż z jednej strony coś zostało im odebrane, z drugiej strony coś zyskali. Coś, co nie było trywialne. I nie staram się tutaj być optymistyczny, w stylu, wszechświat jest tak wspaniałym miejscem. Ktoś umarł w paskudny sposób i to było ciężkie, ale Boże, to było niebo lepsze niż to, czym mogło to by być. I może było to dość dobre. O to chodzi. To jest coś, nad czym stale się zastanawiam. Gdyby ludzie robili to, co mogą, aby mówić prawdę i być uważnymi, być może tragedia, która jest częścią życia, nie musiałaby się stoczyć w nieznośne piekło, które nie musi być częścią życia. Być może faktycznie możemy tolerować tragedie. I może możemy się nawet wznieść ponad nie. Możemy ich nawet uniknąć, prawda? Bo robimy tego typu rzeczy przez cały czas. Także to pozostaje otwartym pytaniem. I Eliade zapisał to bardzo dobrze. Czy potopy są konsekwencją tego, że sprawy idą w złym kierunku? Czy potopy są konsekwencją tego, że ludzie popełniają błędy, o których wiedzą, że nie powinni ich popełniać, a popełniają je i tak, grzeszą? A to oznacza chybienie celu, bo to jest termin z łucznictwa. I być może oznacza, że być może nie określili nawet swojego celu, bo naprawdę, nie trafisz w niego, jeśli go nie określisz. Albo mając go określonego mówisz, ech, do diabła z tym, to nie jest aż tak ważne. To jakby, lepiej uważaj, gdy mówisz coś w stylu, do diabła z tym.
bo jedną z rzeczy, które mogą ci się przytrafić, jeśli powiesz do diabła z tym, to możesz faktycznie skończyć w piekle na dość długi okres czasu, a może do kresu swojej żałosnej egzystencji. Bo z pewnością ludzie tam przebywają. Widziałem ich tam. Gdy się tam znajdziesz, wydostanie się stamtąd nie jest prostą sztuczką. Także może to mieć znaczenie, aby istotne rzeczy otrzymywały należną uwagę. Może mieć znaczenie, abyś zrobił to, co w twojej mocy, aby chodzić z Bogiem, jak powiedziałem. Porozmawiamy o tym dłużej następnym razem. I być może w taki właśnie sposób budujesz arkę i chronisz się przed potopem, nawet gdy ta cholerna rzecz nadciągnie. A możesz być pewien, że tak będzie. I to jest kolejna zabawna rzecz, jaką zauważyłem. W naszym systemie szkolnictwa, w sposobie, jakie uczymy studentów, i ich trigger warnings, czyli ostrzeżenia przed niekomfortową treścią, i cały ten kompletny śmietnik, w większości moich wykładów musiałbym mieć takie ostrzeżenia co 15 sekund. Także mówię moim studentom, gdy są młodzi, słuchaj, nie oszukuj się. Wiesz, zachorujesz na ciężką chorobę, przynajmniej jedną, a może dwie albo trzy. Jedna z nich prawdopodobnie będzie przewlekła. Jeśli nie będziesz to ty, będzie to ktoś, kogo kochasz. Twój mąż, twoi rodzice, twoje dzieci. To nadchodzi, tak samo jak dużo śmierci i bólu. Także, jakiego rodzaju dokładnie człowiekiem będziesz, kiedy to się stanie? To jest właściwe pytanie. To nie jest, jak masz zamiar być szczęśliwy w życiu, powodzenia z tym. To poza tym durna ambicja, o ile się znam, bo jest zbyt płytka. Wiesz, szczęście. Masz fart, to przychodzi i odchodzi, jak słońce wychodzące zza chmur. Jeśli jesteś szczęśliwy, tym lepiej dla ciebie. Ciesz się tym. Ciesz się, to jest dar od kosmosu, bycie szczęśliwym. Ale starania... Nie. Staraniem jest, gdy nadejdzie potop. Chcesz być osobą, która wybudowała arkę. I o tym jest historia o Noem. I chodzi o to, że potop zawsze nadchodzi. To jest kolejna, warta skomentowania rzecz w odniesieniu do tej opowieści. Wiecie, w tradycji judeo-chrześcijańskiej jest element apokaliptyczny. Mamy tę ideę, że koniec świata jest zawsze na wyciągnięcie ręki i powinieneś być przygotowany na sąd. I to jest prawda. A powodem, dla którego jest to prawda, koniec twojego świata jest na wyciągnięcie ręki i z pewnością nadejdzie. A gdy on nadejdzie, ty będziesz sądzony, bo to od ciebie będzie zależało, co zrobić z faktem, że twój świat właśnie się zawalił. To będzie problem moralny, o ostatecznej wadze, bo doprowadzi cię do twoich granic. I dowiesz się dokładnie, gdzie leżą twoje zaniedbane słabości. Bo to się dzieje w sytuacji kryzysowej. Także powodem, dla którego jest to archetypowa rzeczywistość i przenika przez całą judeo-chrześcijańską strukturę, apokalipsa, nieuchronna apokalipsa, jest to, że my zawsze żyjemy w czasach ostatecznych i twój świat zawsze, na małe i duże sposoby, zmierza do kresu. Także co z tym zrobisz? Przygotujesz się na to. Przygotujesz się na to, że twój świat się skończy. I może gdy ten się skończy, dostaniesz inny świat. To byłby dobry układ. Także będziemy na to gotowi w przyszłym tygodniu. Cenzura treści konserwatywnych i liberalnych na portalach społecznościowych nabiera tempa. Możesz pomóc z nią walczyć, dając lajka, subskrybując i udostępniając treści, które przypadły Ci do gustu. Na każdym kanale, który lubisz, nie zapomnij zaznaczyć dzwonka obok przycisku subskrybuj. W przeciwnym wypadku to algorytmy YouTube będą decydowały, które treści będziesz widzieć, a których nie.